No ale dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Gry chyba nie słychać, ale zaraz to naprawimy, tylko tego niestety nie można robić w menu gry. Ogólnie, a już czuję gardło. Muszę się dzisiaj oszczędzać, więc będziecie słyszeli, że zaczynam krzyczeć, to proszę upomnijcie mnie, żebym przestał krzyczeć. Bo właśnie dosyć dużo ryzykuję odpalając dzisiaj streama, ale no już dawno nie było i po prostu góralu byłoby mi żal, gdyby jakiegoś streamka nie zrobić. O ja pierdziele, co to jest? Gramy w sumie to co ostatnio, tylko że dziwne, że jest wiatr i ogólnie... Ja pierdziele, co tu się dzieje? Halo Kartus. Strasznie o wiele więcej mechanicznych odnoszę wrażenie niż ostatnim razem, ale dobra. Ale to chyba kwestia tego, że teraz wszystkiego faktycznie dałem na Insane, a nie na Tons. Dobra, good to know. Dobra, co my musimy zrobić? My musimy, słuchajcie, speedanować ochronę przed błyskawicami, bo to jest coś, na czym nam aktualnie najbardziej zależy. Więc szukamy wejścia na mozaikę i prawdopodobnie, słuchajcie, dzisiaj umrzemy. I kilka razy będziemy próbowali w ogóle zacząć to wyzwanie, ale słuchajcie, ja wierzę, że da się przez nie przebiec i po prostu no nie umrzeć, nie? To jak stanę pod drzewem, to czy jestem ochroniony przed piorunami? Chyba nie, to tak nie działało nigdy. Strasznie dużo mechanicznych, nie słychać gry chyba, już, tak, dobrze, że mi przypominacie. Potężne ilości wszystkiego, dobra, już, okej, okay. Teraz powinno być dobrze. Podejrzanie długo żyjemy, więc pod uwagę jak wcześniej szybko dostaliśmy dojechani. Mamy mozaikę, sukces. Tutaj jakiś beka pancerz, to też jest, słuchajcie, nie najgorsza rzecz. Co tu robi kawa, halo? Co to za shipwreck deference? Nie no, kocham shipwreck deference, ale może akurat nie tym razem. No bo w sumie akurat pożywienie... Ty, ale w ogóle nie ma... No bo są mi... W ogóle nie ma lunarnego gadu, to mnie trochę dziwi. Ale nie, no dobrze. Musimy jak najszybciej speedanować ochronę przeciwpiorunową, więc musimy teraz jakieś skały naupać i zrobić coś w rodzaju bazy, gdzie będziemy mieli piorunochron, skąd będziemy chcieli się rozwijać dalej. Do tego będziemy chcieli też jakąś szybką ochronę przeciwwodną, ale to też raczej spada na drugi plan, ze względu na to, że woda szybko nas nie zabije. Pioruny? Tak. Więc chociaż zaraz nas przemoczenie uderzy, to już też nas też raczej nie zachwyca. Dobra, tutaj skały za frujko. Dawaj. Akurat to, że świat jest na turbo wszystkiego dużo, to są pewne plusy. KACPRT25 przeturlał 1 złotego. Aha, dobra, rozumiem, już pamiętam. Słyszałeś, że Clay spaczchowali farmę Munroka i w większości cisowanie fuela? Tak? Znaczy ja widziałem, że tam cisowanie fuela spaczchowali drzewcami, to akurat tego nie widziałem. Dzięki za info. Musimy szybko jakiś piorunochron ogarnąć, tak, to jest moja główna myśl. Dobra, tutaj te skały to będzie bardzo duża przewaga. Złoto mamy, będziemy potrzebowali więcej drewna. Czy będzie kiedyś tak? Kiedyś zrobimy, ale teraz aktualnie no, czekam, aż będę miał trochę czasu, żeby do tego usiąść na spokojnie, pomyśleć i żeby zrobić to zwyczajnie dobrze, nie jako ostatnio. Że w ogóle nie przetestowałem tego serwera pod obciążeniem dużym. Sprawili, że teraz lurplanty i kokony pająków są zdeptywane przez bossów, przez co nie da się już ich blokować. Oooo! Za to wciąż można blokować fuela od redstone'owe filary, więc jego chi dalej istnieje, tyle że jest znacznie droższy. A, myślałem, że coś z Woodim zrobili i drzewcami. To nie tak źle. Akurat tych cheese'ów konkretnych akurat nigdy nie byłem fanem. Dobra, czy my mamy teraz wszystko, co jest potrzebne? Będziemy mieli na... brakuje nam jednej kłody, cudownie. Proszę uprzejmie o nawalanie. Gdzie my będziemy chcieli wstępnie budować bazę? Fajnie by było, żeby... W sumie teraz tak sobie myślę, że piorunochrony nie są drogie. To zacznijmy może tutaj najpierw. Tutaj wiecie się, tak może trochę ogarniemy wstępnie. Chociaż ten deszcz zaraz nas dojedzie. Kurde. Nie, pory roku akurat są ustawione normalnie, bo stwierdziłem, że nie będziemy aż tak bardzo jajcowali. Wasze zdrówko, by the way. Kurde, tak się zastanawiam właśnie, jak ugryźć to wyzwanie. Bo w ogóle, jeżeli one są połączone, to jest beka. Zastanawiam się, jak je ugryźć, bo my musimy bardzo natychmiastowo, jak ogarniemy piorunochrony, lecieć w stronę świni. Możemy sobie tak wziąć złoto na 2-3 piorunochrony, nie? I w sumie głównie to będzie nas interesowało. I ustawimy się w najbardziej istotnych częściach świata.
Jezu, to, że te wszystkie piony na 100 stopni trafiają, to jest naprawdę. Ale w ogóle się zastanawiam, co jest z lunarnymi burzami, bo jestem całkiem przekonany, że je też wszystkie połączałem, a tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego świata, no jest tego zdecydowanie mniej. 21 obarzeń, przecież to nie jest ludzkie, ale to też kwestia tego, że mamy, normalnie chyba biją 10, ale my mamy zwiększone też obarzenia, więc... zapomniałeś włączyć modulator głosu i odkryłeś? Nie, to nie był modulator głosu, strzelajcie dalej, co to było? Nie, akurat muszę przyznać, że byłem w szoku, jak bardzo ludzie... Znaczy, nie wiem, może ja dałem się zbajtować jak dziecko, nie pierwszy, nie ostatni raz, ale byłem w szoku, jak bardzo było zdziwienie, jak reakcje były mocne, nie? Jakby nikt nie pomyślał, co tu kobieta mówi? Co się dzieje, gdy kobieta mówi? To na pewno YouTuber zmienił płeć, nie? To jest 100% legit, no scam. My zaraz umrzemy, by the way. Dzięki X-Felix za podarowanie subskrybera. Zdóweczko. Nie dziewczyna, siostra. No tutaj akurat nie będę... nie będę wedny, to akurat nie wynika z filmu. Dobra. My byśmy tutaj raczej nie chcieli się osiedlać. Za dużo mechanicznych na tym świecie, tak by the way. Dobra, my mamy wszystko i teoretycznie już możemy się osiedlić, ale fajnie by było się osiedlić w jakimś miejscu, w którym my możemy progresować, a nie, że my się, wiecie, zamkniemy gdzieś i już będzie po nas. Szkoda, że nie pozbierałem najpierw może parasola, ale to już, nie wiem, mogę chociaż odmienić. Właśnie się pytałem jej, co sądzi i zostawiłem jej to i stwierdziła, że stroluje bardziej. To może akurat kwestia... Że moja siostra też ma w sobie duch kogo? Zawadiaki, że tak to ujmę, dosyć nieprofesjonalnie. O Jezu, co tu się dzieje? To jest masa talbildów. My mieliśmy las, tam jest las, pójdziemy do lasu, słuchajcie widzowie. To jest dużo tych mechanicznych, czuję się trochę jakbym był w ruinach, ale standard shit. Ojoj, został nam jeden piorun. A w ogóle my żadnych błyskawic nie mieliśmy, to mnie trochę dziwiło. Co tam gada? A, tak, ten typ. Dobra, gdzieś tu byśmy się chcieli rozłożyć, bo tutaj możemy progresować w miarę. Strasznie was jest dużo, posrało was, chłopaki. O, nie zostaliśmy piorunem, to jest dobra rzecz. Dobra, jakieś świnie, coś w tym rodzaju. No, ty kupo! Przez ciebie jestem teraz na strzała od pioruna, no nie! Halo, Kartus, proszę mi tak nie robić. Tu? Tu są jakieś świniaki. A ten biszop mnie nie zachwyca, szczerze mówiąc. Dobra, tu się spróbujemy rozłożyć, bo tu wygląda na miejsce, w którym będziemy mogli progresować. Każdy piorun może nas w tym momencie dojechać, nie? Cztery takie. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jeszcze piąta będzie potrzebna. Dobra, i jesteśmy bezpieczni. Wstępnie, bardzo wstępnie. My żadnej trawy nie mamy. My umrzemy w nocy, mój Boże. Naprawdę nie zebrałem żadnej trawy? Widzowie, jestem imbecylem, ale wiem, jak przetrwamy. Mamy przecież piorunochron. A co tu za złoto jest? Panowie, proszę mi niczego nie rozjechać. Okej, okay, ja bym zdecydowanie nie chciał się tam ładować. Ale jakby rozjechali jeszcze trochę pająków, to by było... Aha. No to rypuwa chyba. Chyba rypuwa, widzowie. Dzień pierwszy. No tak, zamrożenie. Nie, ten deszcz jest też bardzo mocny. Ale wiecie co? Zresetujemy sobie ten świat. Nie, trzeba go resetować, żebyśmy też mieli inny świat, bo może będzie lepiej, może będzie gorzej. Każdy wie, jak brzmi twoja siostra dzięki twoim live. Co? Już mam minutę czekania, jak turbina zrobi czapkę u Diego. Wiesz co, ta czapka u Diego była w założeniu po to, żeby mieć ochronę przed wyłomami, ale wyłomy w ogóle nas nie nawalały, co było dziwne. Użyłeś moda do zwiększenia wszystkiego, czy wszystko na... Chwilę, bo mi nie... Jakiś komunikat. To wszystko nas w bazowych ilościach gry. Próbowałem załadować moda na większą ilość setpisów, ale on chyba nie współpracuje za dobrze z tymi ustawieniami świata. Jak będzie nowy update, to będzie live od pierwszego dnia, czy z głównego świata? Właśnie się zastanawiałem, słuchajcie widzowie. Ostatnio tak siadałem do tego głównego świata i tak sobie myślałem, a może by zbudować nowy główny świat? Może by zacząć, tak wiecie,
bardziej świadomie znaleźć jakiś taki fajny set piece, jakiś świat, wiecie, jakiś fajny seed, żeby tak się wgryźć w ten temat, żeby wziąć sobie wszystkie fajne set piece'y na pewno, no potrójne morsy to akurat Bogu dziękować miałem, ale żeby po prostu wziąć świat, który nie będzie taki basicowy, żeby zrobić fajne rzeczy, tylko że to jest trochę dużo roboty, I guess, tak, zdecydowanie dużo roboty. Brutal Orchestra polecasz? Dziękuję, nie jestem przekonany. Okej, okay, my tutaj aktualnie wchodzimy w ustawienia. Tak, tons. Aha, bo nie jesteśmy na becie. A my wcześniej na becie graliśmy. Jak graliśmy, słuchajcie, na becie. Dobra, jak ja wszystko rozumiem. Ja, słuchajcie, rozumiem, dlaczego jest inaczej. Pytanie, wchodzimy z powrotem na betę? Może to by miało sens, bo wtedy te kryształy, znaczy spadające, no też mają swój urok, nie? Chodźmy, wróćmy na betę. Idziemy na betę, widzowie. Dam wam full screen, żebyście nie mieli takiego tylko mnie małego i czarne wszystko, a potem czarne, a potem nic. Ja nie chcę wam pokazywać mojego pulpitu, bo tam są głównie pliki podpisane chuj 1, 2, 3, a to tak mało elegancko trochę. Ale słuchajcie, kto nie podpisuje w najbardziej randomowy sposób plików, niech pierwszy rzuci kamień. Czekam na wasze kamienie. Może jakiś świat, ale ludzie mogą dołączyć przez pierwsze 100 dni, ale... Co? Ale przez pierwsze 100 dni nie mogą. Zabić główny świat z widzami? To byłby bardzo duże riski, że ktoś to sksuje. Nie? Tak, lunarna połączona z kontynentem. Nie wiem, czy chciałbym mieć lunarną połączoną z kontynentem na swoim głównym świecie. To akurat takie... Dobra, kamienne awokado. Potuszka Maxwella. Co? Okej, pytanie, czy to nie jest ten świat przypadkiem? To jest chyba nasz świat z poprzedniego streamu nawet. Właśnie ja szukałem, bo my tutaj nawet zrobiliśmy ustawienia na wszystko. Ja się dziwiłem, że one nie działają. No, nic mi tu nie zmieniaj, synek. Dobra, więc co my chcemy? My chcieliśmy w tym świecie najpierw zwiększyć z powrotem ilość i piorunów. I Halo. Tak, to są zmiany, które zrobiliśmy i które zepsuły to wyzwanie. Ale my ta... cholera. Nie, to ja muszę go na nowo stworzyć. Ale my mamy... No bo. Będzie dobrze, słuchajcie. Będzie dobrze. Dobra, potężny świat. To jakieś hasło, żeby mi na pewno nikt nie wbił. Żeby... Całe szczęście porobiłem te presety, żeby tutaj... w ogóle odkryłem coś ciekawego. Żeby nie musieć wszystkiego przeklikiwać. Że można zrobić, żeby on odnosił się tylko do world settings, nie? Ten preset, który używamy. Jakby można to rozdzielić. I to jest opcja, która nie jest mi potrzebna, ale jest fajna. Więc z tego jestem zadowolony. Dobra, i my chcemy tutaj ustawić wszystko na to world generation. Na insane. A wszystko jest na insane. A ten świat był zupełnie inny od tego, co my tam dostaliśmy. Okej, jeszcze tak patrzę. Small, tak. Jest w porządku. Ciekawe. Tutaj chyba niczego nie zmienialiśmy. Dobra, mody. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. No tak. On psuje i teraz miejmy nadzieję... Nie, ostatnio jak generowałem, to było w miarę w porządku. Więc liczę, że tym razem też będzie... dobrze, Biomini Together, a Classic, please. A co to zmienia? Co to zmienia? Może Wickfleet, bo ma pancerz od początku, po prostu zjeżdża bossów. Wiesz co, nam chodzi tutaj, właśnie nastawiamy się, bierzemy Woody'ego, bo liczymy... Bo przy Woody jako jedyna z postaci, no jedyna, jako jedna z nielicznych, posiada ochronę przed lunarnym gradem. I to jest to, co nam ustawia gierkę, nie? Okej. Vesa. Nie, no Vesem to nie jest do przetrwania. Ves naturalnie posiada wyższą przyciąganie piorunów. Więc jak my gramy w świecie, w którym piorunów jest tak dużo, że
pierwsza rzecz, którą wchodzisz po wejściu na świat, to jest pilnochron, żeby nie umrzeć, no to to jest trochę przesada, nie? Jego czapka chroni przed gradem, tak. Ta drewniana, gówniana. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że grając, zakładając, że to faktycznie przerodzi się w dłuższą serię, a nie, nie umrze za szybko ta seria, to wtedy my będziemy musieli całą serię nosić ze sobą, ten przedmiot na łbie. To może być trochę śmieszne. Czapa Vesa chroni 100% przed piorunami. Od kiedy czapa Vesa chroni przed piorunami? Trzymajcie mnie, ona nie chroni przed piorunami. Ja w tym momencie wezmę Stef, chodzę słuchaj na wiki. Tak, zdecydowanie chcemy wiki polską. XD. Może, o. Nice. Dwa moje filmy, jeden kurczaka. Sukces. Sobie możemy wejść teraz w jego item. Mhm. Speedy Balon, Speedy Gonzales. Aha. 20% ochrony przed tym wodą. Oh, it will prevent lightning strikes? Co? 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 Halo, o co chodzi? Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Nie wiem. Wes, jako poradniki, jak grasz różnymi postaciami, to jest dosłownie to, co ja robię od 2019. A jakiś czas temu pisałeś, że będzie można powiększyć skrzynkę mu smoka, brać się dalej. Jest już. Czy lubisz kopty? No, ostatnio kupiłem paczkę i byłem niezadowolony z zakupu tego, szczerze mówiąc. My mamy teraz random spawn. Ciekawa opcja. W takim razie bierzemy... O, i pancerz na sam start. Okej. Okay. Czy ja dobrze widziałem? Widzowie. Okej, okay. Oni nas nie chcą atakować, on chce nas atakować. To nie, to jest średnia informacja. Chcę jeszcze zobaczyć kilka piorunów i... Ty bez kitu. Ja pierdzielę. Widzowie, przecież to jest greatest of all time. O, zaczyna się grad. No i to jest ten moment, w którym my mamy na ogół przesrane, nie? No to teraz, oj, trzeba patrzeć i przed siebie, i pod siebie. To są teraz dwa miejsca, w które będziemy się bardzo szczegółowo... Nie strzelaj we mnie, Polaku! Przyglądać. Okej, okay, bo ja straciłem ochronę. Dobra. Candy bag. To jest definitywnie to, co jest mi potrzebne do szczęścia. Wywalaj mi z tym gównem. To co, jakaś trawa by się przydała na start, nie? Proszę, nie. Chociaż nie wiem w ogóle, czy jest sens jakiś większy. Nie gając... O właśnie. Jakim cudem ja 40 dostałem? Przepraszam najmocniej. Czy jest jakiś sens? Myślę, że Vest to akurat, jeżeli chodzi o pioruny, to jest fajna opcja. Ale tutaj Woody będzie absolutnie najpotężniejszy, najlepszy. A faktycznie widać to, co o tym pisali klejarze, że teraz te... One się będą tak stakować. O, mozaika. Oj, bishopy. O. To jest fajne. No, chociaż wolałbym nie chodzić teraz po ciemnych biomach. Ty, dlaczego ja nie noszę pancerza? Znowu nie ma dźwięku z gry. Dlaczego ja nie nosiłem pancerza, przepraszam? W tym momencie jestem dekielkiem niebiańskim. So, kwestia tego, że na becie i na niebecie są różne ustawienia. Nie dodali tego z gradem? Nie wiem. Okej, okay, miałbyśmy chcieli trochę golda. Ale ja chyba trochę zbyt... O, no bo widzę, że wracamy do standardowego ustawienia. Ja bym chciał też trochę patyków, ale ja tu żadnych patyków nie widzę. To jest dosyć duży problem, szczerze mówiąc. O, gold. Mało golda. Więcej. Proszę, jedno więcej golda. Ty, czy Wes będzie przypadkiem najlepszą opcją na ten typ? Bez jaj. Okej, okay, tu powinniśmy móc zdobyć jakieś patyki. A jeżeli nie, to Gana skamuje jak nic. Chodź mi, motylku. Czy ja mogę uśpić motylka? Motylki są, okazuje się, nie do uśpienia. Ktoś to wiedział? Bo ja nie, szczerze mówiąc. Nie miałem, szczerze mówiąc, pojęcia na ten temat, że motylki nie są do uśpienia. Patyków trochę mało.
Weźmiemy tak, weźmiemy sobie siekierę. No moglibyście dać mi coś chociaż wytworzyć. Mi się ogólnie by zależało dosyć na tych healu, które tutaj lata w postaci motylków. Motylki akurat są dosyć OP. To ja bez sensu robię. Że mogę sobie stanąć pod drzewem i mogę je ścinać. Albo i nie. I będzie luks. W sumie powinienem ścinać bardziej patykowe drzewa. Bo patykowe drzewa to jest, słuchajcie, przyszłość naszej kultury. A właściwie rzecz biorąc, patyki jakieś chociaż. A my, jeżeli chodzi o patyki, to nie stoimy za dobrze. Chodź tu, motylku. Motylku, chodź tu. Dzięki. Dobra, przynajmniej nie musimy zadbać o nic przeciw wodzie, bo wody to tutaj raczej nie będzie. Więc zależy nam tylko na ochronie przeciw błyskawicom. I no nie no, ale ja przecież nie mogę całą grę unikać tych Pokemonów. To nie jest do zrobienia dla normalnego człowieka. Ja wbrew pozorom nie jestem jakimś top speedrunnerów życia. Ile razy się to dzisiaj zdarzy? Przepraszam najmocniej. Nie wiem. Chodź, motylku. Potrzebuję trochę więcej życia. Motylku, nie! Chowaj się! Motylku. Mógłbyś też na przykład dostawać damage. O. Przepraszam, prawie dostałem. Prawie się zagapiłem. Chwilę, bo to są patyki, na których nam tak bardzo zależy. Ach, tak. Granie w Don't Starve'a z tą różnicą, że non-stop wszystko chcecie zabić. Tak razy 100. Nothing new. Dobra. Nie, ale sorry, musimy coś wymyślić. No, przecież nie byłem w zasięgu! Było dobrze. Proszę mnie nie wkurzać, go. No ma, szybko, bo nam zaraz... Ta mi psycha nie zjedzie w 3 sekundy przez to, co my tutaj robimy. No ba, ale jakieś kwiatki tu sobie możemy też wyzbierać. Nie ma deszczu, więc nie będzie aż takiej dużej tragedii. Okej, okay. Ulubiona herbata? Szczerze, ostatnio przestałem w ogóle lubić herbatę. Niestety chyba przestałem być herbaciarzem, stałem się pełnomocnym kawoszem. Cudownie, naprawdę, to będzie się działo non stop. Zupełnie jakby ustawiając czegoś na insane ilość, faktycznie było tego insane. O, ale patyków, dziękuję ci, życie. O, jeszcze pancerz zapasowy. Wątpię, żebyśmy dostali tyle damage, a tam mamy deski, chętnie je weźmiemy, bo to jest, słuchajcie, jasne. O, i siekiera, dużo fajnych rzeczy weźmiemy. Akurat tutaj szkielety są dużą... No wiecie, jest przewalony świat, ale chociaż mamy tutaj jakieś minimalne plusy i zamierzam z tego korzystać. Boże, dostałem 6 punktów życia. Słabo. Zupełnie jakbyśmy mieli zaraz umrzeć. To się może obawiam się, że się zdarzyć zaraz. Chyba zjedzmy te marchewy. Posłuchajcie, trochę marchew... Oj! Umieram przez to, że chciałem podregenerować sobie statystyki. Ta gra jest naprawdę niesprawiedliwa dzisiaj, odnoszę wrażenie. Ale w sumie gdybyśmy... Nie, no, Walking Cane. No w sumie przy takiej ilości trupów to zdobycie Walking Cane to jest dosłownie speedrun. Jeszcze ten piorun na końcu. O Jezu Chryste. Chyba ma za mocny smak, no ja z cukrem sobie biorę, nie? Skitu balon na przyspieszenie by oddał. WX-a? Możemy spróbować WX-em. Jasne, tutaj akurat wtedy nie będą pioruny. Nie, pioruny będą nam zbijały psychę. Tutaj przewalone. No dobra, zobaczmy jak to będzie. Zostajemy się w inny sposób. To jest zawsze, myślę, że fajny pomysł. Witam, co to za chaos? No ustawiliśmy wszystkiego na fulla i próbujemy przeżyć. I próbujemy znaleźć postać, która... byłaby do tego najlepsza i okazuje się, że Wes nie jest najlepszą postacią w Don't Starve'ie. Umarł od przemoczenia, przykładnie na psychę. W sumie jest masa mechanicznych. Masa koń, no to może coś. Matronox, fajnie kombinujesz. Milion psychy za sekundę. To ja pajacelka, przywij sobie parasolkę na początek z 10% mocy. Co? Nie będę niczego przyzywał, właśnie chodzi o to, żeby zrobić to legitnie. Okej, więc co będzie nam zależało? I tak będzie nam zależało, myślę, ale to i tak grad będzie nas ospieprzał. To jest problem, że nieważne co zrobimy, grad będzie nas niszczył mentalnie i nie tylko. Pytanie, jakie są moduły fajne dla WX-a? No życie, jak zdrówko? Lepiej. Ogólnie ja w sumie rozchorowałem się w środę.
czwartek, piątek spędziłem w łóżku, w sobotę już wstałem, w niedzielę zrobiłem streama, a potem w poniedziałek mnie tak zatoki się rozwaliły, że to były masakra. Chyba się zepsuł Monster, musimy go zastartować. Zatoki mi poszły, poszedłem do apteki, dała mi babka leki. Zapłaciłem kosmiczne pieniądze, okazuje się, że choroby kosztują. I co? Okej, okay. Steam jeszcze myśli, że mam odpalonego Don't Starve'a. Cudownie, już nie. Bardzo ładnie. I co w związku z tym? No i nie mogłem mówić w sumie od poniedziałku. Powiedziałem bardzo mało słów. Don't Starve już jest uruchomiony. Chyba jeszcze słychać, że mam trochę inny ton. Ogarniesz króliki, wiesz, 3 na prędkość, to prawda. Speedrun złapania 3 królików. Może Wicker i Speedrun parasolki, to też jest fajny pomysł, możemy potem spróbować. Tutaj też jest na pewno jakaś taka przewaga, ale no co? O czym mówiłem? Mówiłem o chorobie. No co, schorowałem się, nie mogę mówić, teraz mi wraca głos. Właśnie chciałem wrzucić jakiś film, on miał planowo wyjść w zeszły weekend, ale właśnie choroba mnie chwyciła, więc tak naprawdę nic nie robiłem. A że potem straciłem głos, no to stwierdziłem jeszcze, że nie będę wam jeszcze tygodnia kazał czekać, tylko no to już teraz trzeba skończyć, więc poprosiłem siostrę o dania za działanie jako lektor. I reakcje ludzi naprawdę były absurdalnie skrajne. Jakby nie spodziewałem się. Jak to właśnie wrzucałem, to przeszło mi przez myśl, że ktoś może hehe zażartować, że zmiana płci, ale że to pójdzie w ten sposób, że ludzie będą do mnie na PW na Discordzie pisali: Turbina, ja nie oceniam czy coś, ale czy ty zmieniasz płeć? Jakby byłem w wielkim szoku, ale stwierdziłem, że nie będę, że pozwolę chaosowi się kręcić i zobaczę, w którą stronę to wszystko pójdzie, bo pierwsze, bardzo mnie to bawiło. Po drugie, chciałem zobaczyć, czy pojawią się komentarze w stylu: nie no Turbina, jak ty zmieniasz płeć, to ja zostawiam ten kanał. Siostra też ma wadę wymowy, żeby było śmieszniej, ona nie mówi L, bo jak ona jest ode mnie młodsza i właśnie ona jest 0,3, ja jestem 0,1, jest 2,5 roku w sumie młodsza. No i właśnie co, jak ja się nauczyłem mówić, nie, to ona się urodziła jakoś wtedy. I ona zaczęła słuchać, jak ja mówię. Jako, że wiecie, jak masz 2 małych dzieci, to trzymasz je razem, żeby jeden problem zamienić, żeby 2 problemy zamienić powiedzmy w 1,5. No bo dziecko to jest jednak generator problemów. Więc siłą rzeczy ona słuchała, jak ja mówię, że mówię źle, to się nauczyła źle mówić. Więc tak, logopeda nam powiedziała, że To, że ja nie mówię L, to jest anomalia, a to, że ona nie mówi L, to jest moja wina wyłącznie. I to jest najśmieszniejszy prank, jaki zrobiłem w życiu. Niespecjalnie, bo niespecjalnie, ale jestem z niego dumny. Zmienia płeć, no właśnie. Nie stać mnie na zmianę płci? Ok. No Jezu, czy to się zesrało znowu? Wód nie będzie problemu z przemoczeniem, a i tak nie będziesz miał żadnego leczenia mięsnego. To się chyba znowu zostało. Pamiętam, jak kiedyś, chwilę czytałem, jak kiedyś się ustawiło na Max wszystkich, to była wielka wojna na cały świat. Od kiedy klej zmieniło, tak modyfikujemy generowanie różnych komponentów, to jest spokojniej. To prawda, no, ale w podstawce nadal jest chaos, nie? Miałem dokładnie to samo z 2 tygodnie temu i kaszel doszedł później. No właśnie ostatnio w nocy zacząłem tak kaszleć. Myślałem, że w ogóle płuca mi wypluje zaraz, nie? Ale no a z tymi zajmikami to też się właśnie zastanawiałem, czy właśnie zasugerowałem jej, że może używać damskich, bo ja ten skrypt, wiecie, pisałem jak byłem zdrowy, więc wszystko w męskich, ale no powiedziałem, że jak chcę, to może, a stwierdziła, że też doleję trochę tej ogniwy do ognia i zrobi tak. I stwierdziłem, ok, może być, bo te zajmiki mogły tak namieszać, ale w gruncie rzeczy, kogo to obchodzi? Można powiedzieć, właśnie się zastanawiałem też, czy nie zostawić sobie tego na 1 kwietnia, albo to stwierdziłem, jak to wrzucę 1 kwietnia, to będzie bardzo obvious i wszyscy się połapią. Poza tym nie będę miał dalej filmu, to w ogóle nie rozwiązuje mojego problemu, nie? Więc jakby stwierdziłem, że zrobię trochę wcześniej, więc można powiedzieć, że to był 1 kwietnia, ale nie celowo. Wyobraź sobie, gram na mikroświecie, ale z takimi ustawieniami. To śmiesznie, przypominam mi, że
tym, że nie ma litery w japońskim jak CFL, o czym mówisz, synek. Ty, dlaczego ten świat się nie chce odpalić? Przed chwilą działał. Halo, Kartus. Chwilę, co my zmieniliśmy? Zmieniliśmy generację. Nie może się włączyć. Okej, co my możemy zrobić, żeby on się włączył? Bo wcześniej działał, nie? Możemy skopiować ustawienia i odpalić na nowo i liczyć. No to chyba tak zrobimy. No tutaj chyba nie, bo wcześniej... A jakby zabić rollbacka? Nie, bo... Chwilę, bo to jest playstyle nasz teraz już, tak? I tutaj nic nie jest zmienione. Nie, tak się zastanawiam, czy my możemy to ustawić na nowo. Nie, to jest normalnie, preset wszystko, to po prostu zrobimy jeszcze raz serwer, bo będzie szybciej, bo tamten chyba się zaciął. Okej, pyk. Pioruny i hail. Wszystko jest na tons, pięknie, mody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kiedy jakiś stream zrasza, a co chcesz raszować? Bo wszystko zraszowaliśmy, nie? Więc nie ma co, dlaczego ostatni film był... No właśnie, gadałem o tym przez ostatnie 5 minut i teraz... No właśnie, to jest, są uroki streamów, że ludzie cały czas wchodzą i wychodzą, nie? Bo jestem chory i jak ona to nagrała w poniedziałek, to ja dosłownie nic nie mówiłem. Teraz jest piątek i jest już całkiem lepiej się czuję, ale no właśnie to była kwestia tego, że chciałem po prostu rzucić film. I poprosiłem kogoś o lektorat, czyli moją siostrę, bo też nie mówi L. Myślałem, żeby wziąć mojego ziomka, który też nie mówi L, ale no to by było śmieszniejsze. W sumie teraz nie mogę użyć karty ziomek, który nie mówi L. No chociaż w sumie mogę. Tutaj to usłyszało jakieś 130 osób. Na tych ustawieniach? Nawet Duplopsa. Jest. Nie, ale mówię, na złote myśli wrzuciłem tę reakcję, jak ktoś napisał: Okej, chłopaki, przepraszam, ale dlaczego w ostatnim filmie Turbin mówi dziewczyna? I tak ten caps lock, no słowo dziewczyna, absolutnie mnie zniszczył, mówię. Bardzo mnie to bawi. Nie wiem czemu. Nie, no wiem czemu. Nie, czy wiem? Nie, nie wiem. Po prostu mnie to bawi. Dlaczego mnie bawi wasze oburzenie, że... Nie, bo nie rozumiem w sumie tego oburzenia. Jakby... Nie rozumiem po prostu, o co chodzi z tym oburzeniem, nie? Czego kogoś może chyba po prostu chodzi o zmianę innego głosu. No o to chodzi, jakby tak pomyśleć. O, connecting! O mój Boże, to się załaduje. Całe szczęście. Celestial byłby spoko po kolejnym update'cie. No teraz Celestial, a w ogóle ktoś, ty Kasper odpisałeś w donate, że teraz wyłączyli farmienie Wickelbottom Bush naładowanego księżycowego szkła. Okej, pisaliście WX, no to ci WX-a. To jak to naprawili, jak to teraz działa, przepraszam. Okej, czyli teraz będziemy bardzo szybko się ładowali, to jest dobra wiadomość. Będziemy też mieli cały czas odnawiane życie i stracili poczytalność. Musimy więc łapać jak najszybciej jakiegoś tutaj kwiateczka. I chcielibyśmy jak najszybciej przystąpić też do pacyfikacji Pokemonów, jakimi są. O, nie trafił w nas. No, no, bo to tak bywa czasami w tym życiu. Będziemy chcieli jak najszybciej przystąpić do pacyfikacji mechanicznych, tylko teraz z jakiegoś powodu, jak na złość, żadnych nie widać. Dunstorf jak zwykle trzyma formę. O, to już wiem, czemu ich nie widać. Bo mam fuksa. Mamy strasznego fuksa, widzowie. Bo tu wszystko się umrze, zabije zaraz. Nie? Tylko pytanie, kto wygra? Nie no, żaby jak nie wygrają, to szczerze mówiąc będę zawiedziony. Żaby to jest przecież top 1 mobów. No, no, no. Tam jeszcze był... właśnie. Oj, 40 trochę dużo. Dobra, dawaj mi to wszystko tutaj. Żarcia też sobie możemy wziąć. Moglibyście przestać? Okej, trochę przewalone jest z tymi. Chyba...
Mamy zabawi mnie to, jak ja próbuję wejść pod jakiekolwiek drzewo, ale nie mogę, bo te drzewa po prostu cały czas płoną. Moja psycha też płonie zresztą. Może tutaj Willow byłaby nie najgorszą opcją. Może to też jest jakiś pomysł. Okej, okay, ale my powinniśmy znaleźć jak najszybciej... O, wyłom, cudownie. Nie chcemy znaleźć wyłomu. My chcemy jak najszybciej znaleźć króliki i wieże. To by było coś, co nam się przyda. To jest pustynia Muchosmoka. Tu będzie wszystko, czego nam trzeba. Jasne. Musimy zeskanować tego Pokemona. Hej, Pokemonie. Dziękuję. Proszę mi go zeskanować. No skanuj. Skanuj. No dlaczego on nie chce skanować? Ty jesteś debilem, czy jesteś tylko głupi? Aha, Chester. Ja w sumie geek. W sumie geek. Może wyjść. Nie bij mnie, proszę. Dziękuję. Jednak nie bije. Tak to bywa. O, Pog. Masło. Chodź tu. Potrzebuję więcej życia. Moglibyście nie? Dawało 20 czy... O. Czekajcie, ja przed chwilą nie byłem jakoś na strzała? Czego ja mam znowu masę statystyk? Bo nie rozumiem. Tutaj jaki... O, to są jeziorka żab. Dobra. Tam powinienem uważać, nie mogę tak bardzo oddalać. Dobra. Psycha sitting. Panowie, proszę odpuścić. Panowie, nie róbcie tego, co robicie. Okej, okay, mi by się przydał tutaj jakiś ten Pokemon. Hej, chodź tu. Chodź tu, skarbie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pięknie, pięknie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Kop, kop, kop. Znowu. Psycha sitting. Nie rób tego, co robisz. Jak to jest teraz z tymi piorunami? One są... One są obszarowe, nie? Dobrze widzę? Dobra. Chwilę, pauza. Potrzebuję pauzę, żeby ogarnąć EQ. No bo wiadomość jest taka, że mamy dużo biodanych, zła, że zaraz tak tam się skończą. Okej, okay, my potrzebujemy coś na te pioruny zafajdane. Bo one nam i tak, no nie służą raczej niż służą, nie? Bo, no lecz fajnie, że się leczymy. Szkoda, że psycha zaraz nas dojedzie tak bardzo, jak tylko może dojechać nas psycha. Okej, tu jeszcze jest masa drewna, która też jest nam niezbędna do maszyn, do piorunochronów. Więc ja bym nawet poprosił. Czy moglibyście aż tak bardzo nie? Dzięki. Okej. Okay. Patrzcie, co się teraz dzieje. Czy to jest do przetrwania dla jednego gracza? Wątpię. Ich będzie tylko więcej. O, wyłom. Hej, wyłom. Co nam słychać w państwie duńskim? Nie pogodziłbym teraz piorunem. Czy to jest Max Shadowów? Tak może być. Niewyleczeni. Pięknie. Jest G. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale jeden ziomek mój taki tak mówi. Jest G. G.I. Joe, lecimy. W sumie duży speed byłby bardzo pomocny, bo moglibyśmy wtedy uciekać przed tymi shadowami wszystkimi. Widzicie, ile daje nam teraz droga, nie? Że my jesteśmy w miarę w stanie im uciec. To jest bardzo duży plus. Spróbujemy wyłapać sobie... To jakiś ten Pokemon. Oj, trochę już was dużo się zrobiło, panowie. Ja muszę szybko na drogę wrócić. To mógłby być bardzo inside'owy joke, ale nawet nie zamierzam go robić. Okej, okay, my potrzebujemy być trochę teraz sane. No. Psik powiadam, no super, teraz będą się respić. Idźcie stąd, zajęte, jak to mawiają w metinku 2. No, został jeden, jest G. Chodź tu, rozpędź się. Dawaj. A, nie tak. Nie w moją twarz. Boże, daj mi siły. Nie no, ale akurat
Ale te piony strasznie przyciągają. Za bardzo, za bardzo. To jest mój ostatni zębatek. W sumie możemy kwiatki pozbierać na psychę. Myślę, że tempo zbierania będzie wyższe niż w drugą stronę. Portal znaleźliśmy! Jej! Startowe biomy. To jest to, co było mi potrzebne w życiu. My w ogóle mamy rzeczy na... Mamy rzeczy, okej, okay, jest dobrze. Ty królowa na spawnie, trzymajcie mnie, to jest zabawne akurat. O, mechanizmy, mechanizmy, mechanizmy. I silk. Ważne rzeczy, widzowie. Teraz mamy rzeczy na parasol. Już w sumie parasol nic tym nie daje. Wypadł mi z tym gównem. Zmieniam zdanie. Jednak jesteś bezużyteczny. Przykro mi. Dobra. Ułóżmy ten ekwipunek za fajdany. My musimy te króliki... czy my mamy wszystko na maszyny? My mamy wszystko na maszyny, pięknie. W sumie... Oj. Ja bym wolał nie. Przez nie rozumiem, nie chcę tych tutaj shadowów wokół mnie. Ogień. Login. Liśmy z tym testerem, on i tak jest martwy. Znaczy nie dożyje jego. Od cholera jasna, ile bishopów. Za dużo dla mnie. It's more than I can take. Ojej, jeden punkt życia. Zdecydowanie zmieni moją sytuację. Dobra, psycha jest GG. To dlaczego oni mnie atakują? Nie wiem. W sumie jestem na strzała. No ale mi się znowu skończą, no. Idźcie sobie. Nie chcę was. Psik. No, stańmy pod drzewem. Trawy nam brakuje. Czy mogłabyś nie, gro? Te piony to jest tak irytująca rzecz. Naprawdę. My mamy ogólnie teraz zbadany ten moduł. Aha, i mechanizmów potrzebujemy. Słabo trochę. Chwilę, bo tu są... Tu jest oaza, ale nie ma królików. Tak nie rozumiem. Króliczki. Możecie wyjść. To może nie wyjść. Ale króliki by mogły. Króliki! Halo! Halo! Jakieś. No nie wychodzą dziady. Muszę je samemu wywołać. Dobra, zróbmy teraz ten cholerny piołnochron. Może przeżyjemy dzięki temu. Albo i nie. Zmieniam zdanie. Widzicie to? Ja próbuję coś postawić. Natychmiastowo pojawia się 10 różnych w ogóle skał. No dajcie mi coś wykraftować. Matko Boska, psycha. Było szybkie. Jeszcze diody potrzebuję. Nie, płonąca nie działa. Dlaczego płonąca maszyna nie działa? Bez sensu. Ja bym zrobił, żeby działała. Nie potrzebuję trzeciej maszyny. Dobra, deski. Ja nie mam deski. Dobra. Dobra, poradzimy sobie. Będziemy żyli. Lecimy w kosmos, drodzy państwo. Nie mogłeś wcześniej! Oj, króliki powychodziły. Oczywiście, że tak. Ale myślę, że to muszę być koniec mojej przygody. 67 od pojedynczego terror pika. O nie. Dobra. Nie, no Woody, bo widzicie, ten grad to jest najlepsza, Woody to jest najlepszy pomysł, absolutnie. Jak pisałem w donecie o spaczowaniu farmy Munroka i farm Cheese'u, a nie o zamianie. Farmy Munroka. A że teraz, a Munroka, dobra, ja myślałem, że Charge Moonbeam. A to, przepraszam najmocniej, to teraz mówisz o tej farmie. Z Reanimate, z Fear Beaverem powierzchniowym i ołtarzem. I Movicroid. Oto brzmi jak plan.
Co wy gadacie? Jaki Voltox? Woody, totalny koks. Czy zrobię kiedyś świat z niczym? Może kiedyś zrobimy. Może będzie pięknie. Pięknie poszło? No ja nie wiem. Według mnie to była jedna wielka walka o przetrwanie. Ciągle nawalasz się i leczysz. Tylko, że trzeba mieć czym się nawalać. Nie? A poza tym w sumie wszystkie nasze problemy wynikają z tego, że tracimy życie. Ale w ogóle ten non-stop hajle. W sumie możemy spróbować zejść do kajwów, ale ten grady non-stop. O Jezu, czy to znowu nie działa? Czy to się znowu zepsuło? Czy to będziemy znowu naprawiali przez pół godziny? No nie! Nie krzyczeć. Ręka. Jaka ręka? Oko. A że ręką mam bić. Zabawnie. Wątpię. Dobra. Jak to farma Moonrocka przestanie działać, to pora na spędzić następne 12 godzin życia farmiąc tylko i wyłącznie Moonrocka. Monster znowu się wysypał. Nie lubi generować tego świata. Definitywnie. Dobra. Wysypał się. I teraz się zacznie wsypywać. Ty chcesz Olbosów ubić? Wiesz co? Chciałbym przeżyć. Chciałbym po prostu przeżyć. W takim świecie to byłby mój główny cel. Jeżeli by się fajnie grało zabić bossów, super sprawa, czemu by nie. Ale przede wszystkim przeżyć. To jest... No... Serial będą jeszcze kręcić. A, że Fallout, no. To spoko sprawa. Coś cię ominęło? Nie, co ty? Mieliśmy z dwa podejścia. Już. Trzy? Nie, dwa podejścia. Jedno WS-em, drugie WX-em. Teraz się zastanawiamy nad... bibliotekarką. Nie, według mnie absolutnym celem w tym speedrunie jest zdobycie płaszcza przeciwdeszczowego. Albo czapki przeciwdeszczowej. Skoro deszcz nie jest problemem... Z czego się robiło czapkę przeciwdeszczową? Bo skoro deszcz nie jest problemem, bo... A nie, bo my chcemy na slot ciała. Jednak płaszcz przeciwdeszczowy. Dobra. Ale jak już się przekonaliśmy, o wiele szybciej jest stworzyć kolejny potężny świat. Bo tamte... Tak se. Bo no, to jest po prostu szybsze. Pyk, 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 pyk. A, hasło. Coś jeszcze? Nie, wszystko. Masz zdarte gardło? No, tak, masz czapę skreta. No jest czapa skreta, zawsze możesz grać wikrobotem i spamić sobie co z parę screenów Lightning Roda. No ogólnie taki jest pomysł, nie? Tylko wiesz, na Lightning Roda... Znaczy my ogólnie dajemy radę dobiec do momentu, w którym mamy piorun ochron. To nie jest raczej problem. Nie? Jakby jesteśmy w stanie to dosyć szybko zrobić, zwłaszcza Udim, który to jednak drzewatnie jak powalony. No i myślę, że to jest najlepsza opcja, że to jest właśnie droga. Do tego zabić Guardiana, te jaskinie są całkowicie bezpieczne. Co? Zabić Guardiana na tym świecie? Rush Ruin, tak. Wyobraźcie sobie, co się dzieje w ruinach na wszystkim na Tons. Przecież tam... Ja bym tam nie wchodził. Nie wywalamy gradu, bo właśnie o to chodzi trochę w tym wyzwaniu. Żeby pokonać je takim, jakim jest. A nie żeby wywalić najtrudniejszą rzecz i stwierdzić, no, da się, nie? Ale ile tu leżytu będzie? Właśnie nie będzie dużo tu lecytu. Bo tak jak można zwiększyć ilość shadowów w ustawieniach świata, tak nigdy klejarze nie dali nam możliwości ustawienia wielkości ruin. To nigdy nie była rzecz, nie? Więc, no, XD. W sumie jak się wywalisz, to mógłbyś sprawdzić, jak wyglądają ruiny na tych ustawieniach. Ale bez ruin, sam Guardian do tego parasol robisz sobie kolumnę i nawalasz parasol. Nie, ale ogólnie pomyślcie o tym. Ej, a czy parasol Woodie... Ej, a może byśmy zespeedrunowali parasol ten cienisty? Może to jest odpowiedź na nasze problemy, bo obczajcie. Czy on chroni przed gradem? To jest główne pytanie, bo jeżeli on chroni przed gradem, to może być naprawdę dobrą opcją.
Nie mówcie, że to się znowu pozasało. Zabiłem Klausa? To Pog, dobry jesteś zawodnik. Dlaczego to się sra czasami, a czasami nie? Chroni. Okej. Okay. Słuchajcie. Wchodzimy maksymalnie szybko do podziemi. I jako Woody szukamy jakiegoś... Przecież od razu powinno się nam zespić nowe Shadow Pieces. Potem biegniemy do ruin. To brzmi trochę mało realistycznie. Nie? Co my potrzebujemy na ruiny? Bo my... Co jest potrzebne? Słuchaj ty mnie czasem, słuchaj co ja do ciebie mówię. A ja nie mówię, żeby Guardiana robić. Kolumnę i nawalasz parasol, no. Czy ten świat się kiedyś włączy? Przepraszam. On się wcześniej na launchingowaniu psuł, czy na czym? No, poczekajmy 2 minuty. Zobaczymy, jak to będzie. Jesteś na siłach, aby grać w Oni. No, raczej tak, jeżeli mogę w Donsterwa grać, no to w Oni też. No, w jaskiniach nie ma piorunów, ale jest cienisty ten. A pisał o parasolu. No, ba, wierzę, nie muszę scrollować. Jak piszesz, że pisałeś, to wierzę ci. O czym mówiłem? A, że jest cienisty deszcz, znaczy kwaśny deszcz. To jest... No dobra, nie musisz mi screenów wysyłać. Okej, dlaczego to nie działa? Dlaczego to czasami działa, czasami nie działa? Pytanie za 10 punktów. Tylko właśnie musimy stworzyć cienisty pierdolnik do tworzenia rzeczy. A on wymaga paliwa, wymaga chyba deadstone, na to musielibyśmy chyba też świniłoka rozwalić. To jest masa rzeczy do ogarnięcia. Ty może nie wrzucimy... Wrzucimy tylko niezbędne mody. Może to kwestia modów. Na ogół to jest kwestia modów. Zawsze to jest kwestia modów. Ustalmy fakty. Okej. Okay. Wyłączymy API Game Call. Jak to naprawi sytuację, to będzie dobra. Dobra. Zobaczmy, jak to się tworzyło, ten przedmiot. No to i to. To wszystko dropi z tych Pokemonów. Ile wy tego dropicie, pany? 1, 2. 1, 2, 2, 3. Spoko. Okej. Okay. Więc to jest do ogarnięcia. Ale to jest... To jest chyba problematyczne, bo my potrzebujemy 2 sztuki deadstone'a. A deadstone'a, czy my rozłupiemy? My musielibyśmy chyba się zamienić w tego. W... No tego z ogonem, nie? Siniołak w sumie Udim. No paliwo raczej nie powinno być problemem. Chociaż no nie wiem, też może być problematyczne, biorąc pod uwagę jak shadowy są posrane tutaj. Chociaż też jak my będziemy walczyli z shadowami, które nie wynikają z naszej poczytalności. O, connecting działa. Pięknie. Maść nową. Ale z Beskitu nowa maść. Ją się tworzyło z healing salwów. Ślimak, szlamu ślimaków. Czy to jest do zrobienia? Siema, siema. A, ogoniasty dopiero teraz załapałem. Pewnie nie ukonałem pingwinów z Madagaskaru, ale to w sumie taki... Powiedzmy jednak artefakt z czasów, gdy się oglądał telewizję. Okej. Okay. Czyli chcemy... Deadstone rozłupie... Groby nie rozkopuje chyba już Deadstone'a. Czy rozłupuje? Możecie mnie zweryfikować w oktagonie. Może się gówno znam. To my byśmy nie chcieli wtedy sobie wziąć... Boba. Chyba będziemy chcieli Boba. On zamienia... Koszmarne paliwo. Wilsonem się tam nie... Wilsonem nie rozwalimy w ogóle Ink Blightów. Nie rozłupuje. No właśnie też mi się tak wydawało. Nie, to my musimy w takim razie mieć Bobra. Bez Bobra nie ruszymy sytuacji. Sprawy. Nie musimy mieć koniecznie Slapa. Ale potrzebujemy na pewno kopanie twardszych materiałów. To jest coś, czego nie przeskoczymy. To jest też na pewno coś, co chcemy. W sumie wszystkie 3 chyba. Nie wiem, czy ta laska jest w ogóle potrzebna. No, w sumie. Dobra. To szkoda trochę tego szybszego zbierania zasobów.
Kurde, to by było fajne. No, to sobie weźmiemy chyba. Bo możemy wtedy biegać w formie łosia, jako cały czas insane. I shadowy nas nie będą biły. No i tak dopełni się raczej nie do... Na pewno się nie do... Trzepamy. Nie ma takiego dowodu. Powtarzam, jest $1,000,000 nagrody dla osoby, która wskaże chociaż cień szans o tym, że Turbina wiedział. Absolutnie nie wiedział. Okej, co tu mamy? Błyskawice. To co, teatr? Co może pójść nie tak? W sumie setpis z czapką przeciwdeszczową by nas uratował. Nie chcę nic mówić. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, widzę, że nic co by mnie satysfakcjonowało. Okej. Musimy jak najszybciej szyszki zdobyć. Tutaj szyszki. Pauza. Dobra. Zróbmy jeszcze tak z dwa. Bo to daje nam... Wow. Okej, my chyba tego akurat podejścia nie przeżyjemy. Sądząc po tym, jak dużo dostaliśmy na pysk. My w sumie nadal powinniśmy je w miarę kajtować. Bo to, że my nie dostajemy, to nasz kask jednak dostaje obrażenia, nie? Więc dobrze by było tutaj też uważać w miarę. Dobra. Patrzcie, no każdy to jest... No, słabo, słabo. Dawaj psychę, dawaj życie. Zrób ich z 3. No właśnie to jest teraz mój plan, żeby trochę ich wygrindować, tych czapek. Motylki też musimy, koniecznie. Dawaj życie. Jakbyś dał motylka, czy... Raczej dasz motylka, ale jakbyś dał tego lepszego motylka, to ja byłbym też przeszczęśliwym chłopcem, motylku. Dawaj lepszego motylka, motylku. Nie daję lepszego motylka, motylku. Słaby motylek. Dobra. No i słuchajcie, ja mam wrażenie, że my teraz mamy jakiś start, nie? Że my możemy jakoś działać. W ogóle. Dobra, to jest jakieś podstawowe zasoby. Zauważcie, że nie mamy żadnej trawy, to znaczy żadnego światła, więc to jest raczej słaba wiadomość. Mogę też sobie jako tako ułożyć ekwipunek. No to jest najdziwniejszy ekwipunek, jaki miałem od dawna. Szyszki na pewno będziemy chcieli ze sobą nosić. To jest strasznie cenne. I zróbmy zapasową czapkę. Zapasowa czapka to jest więcej niż dobry pomysł. Tak z dwie też byśmy mogli stworzyć. W sumie tak stawajmy pod drzewem, bo wtedy oszczędzamy więcej. Dawaj jeszcze jedną. Dobra, mamy dużo czapek teraz. Patrzcie, 1/4 dnia, my mamy już tyle pancerza. Jednak Uli Pok postać. Dobra, ale jak wspominałem, nie mamy żadnych ilości... Tak, to było dokładnie to, co chciałem zrobić. Trawy. My nigdzie nie widzieliśmy jeszcze żadnej trawy. Nie jest mozaika. Myślałem, że to jest mozaika. Słabo. My tu w ogóle przebijemy się? Ale obleźli. Masakrycznie. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Nie. Podziękuję państwu. Trawa. Jest. Cudownie. Liczyłem... O, gekony. Lepiej. Gekony zdecydowanie lepsza opcja. Bagno byłoby fajne. Jakbym bagno znalazł, to bym, słuchajcie, się tak ucieszył. Raid dla Wendy. No Wendy w sumie mogłoby być dosyć. Nie, chociaż nie, bo on, Abigail by umierała w 3 sekundy cały czas. To by był stały czynnik Abigail, żeby po prostu zdychała. Pioruny są dla nas łaskawe, odnoszę wrażenie. W sensie, no nie dostajemy nimi zbyt często. Ale ta czapka na pewno nie daje ochrony przed piorunami. Więc to jest ciekawe dosyć. Okej, straciliśmy jedną czapę. No mam jeszcze z 5. Dwie konkretnie. Ale dwie brzmi prawie tak dobrze jak 5. Change my mind. Dobra, dawaj skały. Polaku. Będziemy potrzebowali na maszynę.
Motylki też, to jest coś, co musimy spamować, bo motylki to jest dla nas życie przed nieuchronnymi obarzeniami, którymi tak naprawdę non-stop dostajemy, nie? Więc to jest też trochę rozwiązanie naszych problemów. Motyleczki kochane, więc je też by się przydało farmić tyle, ile wlezie. Okej, jeszcze fajnie by było zrobić w sumie tę maść, ale ona pewnie wymaga maszyny nauki. Zdziwiłbym się, jeżeli nie. Ogólnie maszyny nauki będziemy dużo potrzebować. Dużo golda też byłoby dobrze. Okej, chwila przerwy. Pewnie bezpośrednie trafienie cholernym. No i straciliśmy nasze szczęście. No pioruny są bardzo łaskawe. Proszę zachować ten poziom łaskawości. Bardzo mi on odpowiada. Okej. Tu mamy golda. To my mamy już wszystko na maszyny. Na jakiś piorunochron. I w sumie wtedy byśmy mogli się wyleczyć właśnie na jakichś motylkach, korzystając z tego, że będziemy mieli ochronę przed piorunami, więc teoretycznie nie powinno być nic, co może nam zadawać obrażenia. Ty, to przesadzacie już, chłopaki. Więc byłoby fajnie teraz się gdzieś ustawić po prostu pod jakimś piorunochronem. Czy my chcemy zaryzykować? Moglibyśmy w sumie zaryzykować. No. Ja jestem za zaryzykowaniem, szczerze mówiąc. Zobaczymy, co będzie po drugiej stronie. Sądzę, że na większej ilości punktów umiejętności. Nie wiedziałem, że taki jest. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na mozaice. Mozaika oznacza biomy stałotowe gdzieś tu. Okej, tu jest centrum. Nie, to jest normalny las. Czy nie? To jest kwestia ustawień. To jest nadal las mozaikowy, ale wygląda jak normalny. Moglibyśmy to teoretycznie więcej złota złapać. Na przykład tu byłoby fajnie. W sumie tego bieda Walking Cane'a byśmy też mogli wytworzyć. Tam była masa płynących drzew, nie chcę nic mówić, ale oczywiście nie myślałem o tym, szkoda. Moglibyśmy młota. Ale czy my chcemy teraz jakkolwiek? Nie chcemy. Pigskina. Chociaż pigskin zawsze dobra rzecz. Poza tym patyki, nie? To jest prosty sposób na patyki. Dawaj mi to. Jasne. Spal wszystko. Czemu by nie? Ale będzie węgiel. Tak jak mówiłem, jest potrzebny. Na biedę Walking Cane'a. Okej, kończą nam się powoli kaski. Te pieruny cholerne. Może się tutaj rozłóżmy? No w sumie dużo piorun. Chociaż tu nie ma motylków. Nie chcę tu się rozkładać. Dawaj mi to. Zostałem zrobiony. Tego nie chcę. Węgiel byśmy mogli z tego pozyskać. To musi się przestać palić, dziadostwo. Dzięki. To się akurat młotem zniszczy. Jesteśmy węgla, nawet cringe. A, dobrze nam się skończyło. No tak, prosto, że tak. Dobra. Jest jakiś grumpy? Ja jestem grumpy? Jestem tylko chory, widzowie. Jesteśmy tak trochę na strzała. Słaba informacja. Jak teraz nas uderzy piorun, to jesteśmy martwi. Tak bardzo jak tylko się da. Dobra, musimy znaleźć wyjście z tego biomu. Ale tu dużo mechanicznych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ten piorun mógł nas zabić, a nie zabił. Bardzo miło z jego strony. To nadal jest mozaika. A to jest już wyjście. A tu jest imba. Ja pierdziele. Są bizony? Wszystko. Kogo tu nie ma? Widzowie. Co to jest za tłum szkieletów? Santa Maria.
Okej, okay, gdzieś tu byśmy się chcieli rozłożyć. Dawno nie mam żadnego. Jak do tego doszło, nie wiem. Dawaj to. Jakiś motylek? No ty kurde! Tak się nie robi. Nie strzela. No ma lepiej niż we mnie, ale i tak! Jestem nieszczęśliwy z tego powodu, co tu się zadziało. Okej, okay, motylku, chodź tu. Powinno być dużo motylków. Powinno być tyle motylków, że byłbym w szoku wielkim. A jest ich tak se. Jest ich absolutnie normalna ilość. I chciałbym tylko wam powiedzieć, że jestem zawiedziony tym. Ile tu jest motylków na metr kwadratowy. Chodź, przedłuż moją agonię. Dzięki, byku. Przedłużanie agonii od dawna. To jest nasz ostatni kapelusz. My szybciej tracimy niż zyskujemy. Niesamowite. Mamy chyba za dużo szyszek, nie zbierajmy ich już. A jak już, to tylko przypadkowo. Więc ja będę ich też wyrzucał, bo szyszki są nam potrzebne. Ale nie będę też się o nie zabijał w tym momencie. Ok, zbierajmy drewno. No właśnie, żeby tego unikać. Bo to się zdarza, będzie zdarzać. Motylki. Chodź tu. Motylku. 9% kasków. Słabo. Zróbmy sobie więcej kasków. Żyjemy. Jeszcze możemy jednego przyjąć. I can take one more. Nice. Ok, będziemy potrzebowali na maszynę. Tak. Życie. Kocham życie. Kocham nie umierać w tej grze. To jest, myślę, że zdecydowanie jedno z moich głównych hobby, jakie mógłbym mieć. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Patrzcie, żyjemy. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale żyjemy. No ty kurde gnoju mały. 32 punkty życia. Jest ok. Dobra, gdzieś tu się rozłożyć byłoby miło. Co jeszcze? Teraz wszystko na maszynę. No bo mamy wszystko już zbadane, co powinno być zbadane. Okej, okay, to, że teraz uderzył piorun, powinno nas teoretycznie ustawić. Okej, okay, żeby nam nie spaliło maszyny. Okej, okay, i my jesteśmy teraz relatywnie bezpieczni. Nie jakoś bardzo, bardzo, ale jest ok. Tak, teraz on będzie wszystko przechwytywał. My możemy sobie też wziąć jeszcze jeden. I teraz będziemy dążyli do tego, żeby maksymalnie się wyleczyć za pomocą motylków. Oj, umarł dziad, najgorszy Polak. Będziemy chcieli się teraz wyleczyć. Tyle, ile gra nam pozwoli, oczywiście. Może zebrać jeszcze więcej trochę zasobów. W sumie możemy sobie... Dlaczego ja mam te craftingi poustawiane tutaj? What the hell? What the hell? Tak, dokładnie. Tak by jutujący youtuberzy powiedzieli. Tak, zrobimy sobie jeszcze jeden pierwszy ochron. Golda będziemy chcieli więcej, żeby móc stawiać je non-stop. Wiecie co, ja sobie przypnę tu pierwszy ochron, bo to będzie rzecz, którą ja będę chciał non-stop stawiać, tak naprawdę. Tak samo sobie przypnę chętnie teraz jeszcze te. My do lata ani do Walking Cane'ów za szybko raczej nie dojdziemy, a to się zdecydowanie bardziej przyda, żeby było w miarę blisko. Tu możemy jeszcze to wszystko powybierać. Jak możemy jeszcze sobie odnowić żyćko? Nie chcę jeść motylków, chcę oszczędzać raczej kwiatki. Możemy sobie odciąć ten pożar, żeby on się tutaj bardziej nie panoszył. Żeby nam wszystkiego nie rozwalił. Ścinanie drzew też tutaj wbrew pozorom ma jakiś mały sens. Nie jest on może jakiś gigantyczny. Ale one się mniej, krócej palą. Więc jest wyższa szansa na to, że będzie git. Dobra, tu sobie posadzimy trochę drzew. Miejmy nadzieję, że one wyrosną. No to jest tak, no nie no, w sumie jutro, pojutrze powinny wyrosnąć. I wtedy one będą na pewno przyjemnym aspektem, bo wiecie, nas kapelusze ochraniają, ale one też się zużywają. Jak stoimy pod drzewami, już tego zużycia nie ma, więc to też jest na pewno na plus. Okej, okay. Cały świat w piorunochronach. Jest, posadzić drzewa jako ścieżki. Musisz sobie jak najszybciej ogarnąć sezonki trawy i patyczków.
tu. Okej, co chcemy ogarnąć, bo mamy teraz masę czasu. Musimy teraz poczekać na dzień, więc... No, najgodniej bym się w ogóle stąd nie ruszał aktualnie, bo to nie ma raczej większego sensu, żeby się stąd ruszać. Na farmę trawy i patyków to by było coś fajnego. Praktycznie łopatę i plecak sobie możemy chyba wytworzyć. Jasne. Nie wiem, po co nam łopata. Budowane ognisko? Taki luksus? Nie, nie będzie takiego luksusu. Nie bym poszedł na biom z kamieniami. W sumie tutaj zrobić sobie gdzieś przy złocie pielnochron i tam teraz pójść go łupać. To jest, myślę, że dobry pomysł. Raczej powinniśmy przeżyć. Także nie, to trudno. To w sumie możemy sobie pozbierać żarcia. To też jest sposób na życie. Tego jest dużo, więc my powinniśmy może ze stack ich w miarę szybko wyzbierać. Wtedy się nim obijemy i będziemy mieli trochę życia, nie? Więc teraz będziemy zbierali żarcie pod to, żeby się trochę podleczyć. To grzybki pod psychę, to mogłoby być fajne. O, mechaniczni, ale tacy naturalni. O co tu chodzi w ogóle? Pauza. Tu jest więcej, ok, git. Mechanicznie uważajmy na nich. O, dziękuję za światełko. Panie Daleczku. Fajnie, żeby to wszystko tak na przykład nie spłonęło, ale nie zamierzam teraz tutaj robić jakiejś akcji przeciwpożarowej. Po prostu stąd zaraz wyjdę, jak tylko wyzbieram to na czym tam jest bishop. Dobra, chodźmy szybko do naszego pielonochronu, bo nie zostało nam dużo życia. Boję się trochę, że w sumie teraz jest ryzyko, że się władujemy w jakichś mechanicznych i oni nam popsują nasze wszystko. Dobra. Teraz możemy to wszystko przepiec. Trzy razy więcej, czyli trzy. Jest. Nie no, trzy razy więcej życia to jest akurat całkiem dobra ilość. Kosztasz tylko z jednego hotbara w craftingu. Czy mam jeszcze drugiego podbudowę, ale przyznaję, że mógłbym tutaj usiąść przy tym, pomyśleć i zrobić to lepiej, ale szczerze to nie chce mi się trochę. I poza tym teraz jesteśmy na becie, więc tutaj te hotbary nie mają większego znaczenia. W sumie zrobienie tego to jest sekunda. Ale bycie leniwym jest takie, Boże! Czy mi się skończyły już wszystkie czapki? Straszne rzeczy. No i właśnie dlatego musimy je oszczędzać i stać w trochę lepszych miejscach niż... Ale widzicie, to drzewo już nam wyrosło. Super sprawa. Dobra, my się teraz tym narzemy i my mamy w tym momencie z 80 punktów życia. Pójdziemy teraz po tego golda. Mamy jeszcze jeden pielonochron. Chociaż to może lepiej wieczorem, a teraz faktycznie skupić się tylko na motylkach, tak żeby... mieć jak najwięcej życia w przyszłości. Nie? Nie no, drzewa OP. Definitywnie. Dobra, polujmy teraz na motylki. Czemu w ostatnim motylku był głos dziewczyny? O, schorowałem się, ledwo mówiłem i chciałem wrzucić film, więc wziąłem siostrę, która nie mówi L, żebyście mieli chociaż jakikolwiek znany element i żebyście na przykład znieśli ten... te zmiany trochę lepiej. Ale chaos, jaki to wywołało, był piękny. Nie no, trochę się z tego w sumie spodziewałem. Możecie to, w sumie był to trochę żart, ale też żart, który był wymuszony z siłą wyższą w postaci choroby. To jest chyba takie najlepsze podsumowanie tego, co się tam wydarzyło. Nie wiem, chyba farmy sadzonek to faktycznie jest bardzo dobry pomysł. Ale motylków jest żałośnie mało. Biorąc pod uwagę na to świat, w którym powinno... To świat, w którym wszystko jest na insane amount, to powinno być tego od zawalenia. A tych motylków to my widzimy standardowe w zupełnie ilości. Jak na moje przynajmniej. Gdzie są motylki? Gdzie są motylki? Gdzie są motylki? Jakiś na pewno się zaspił. Hej, widzę cię. I see you, my friend. Tu jeszcze jest motylek. Nie no, jakoś żyjemy. Jakoś jest ok.
Tam widzicie, ile ten pielonochron nam teraz daje i my już mamy prawie full życie. To jest fajne. To jest fajne, to jest ważne, to jest ważne. Motyki są zależne od ilości ustawień. No myślałem, że są zależne i od ilości ustawień, i od ilości graczy. Widzę, że tutaj faktycznie tak jest, jak piszesz, nie? Że to tylko od ilości graczy zależy. Tam jest motylek. Nie, to nie jest kwestia tego, że pada. Motylki nigdy nie zależały od deszczu. My powinniśmy sobie ogarnąć jakieś dobre źródło życia. Okej. Widzowie, burza mózgów. Jakie jest najlepsze źródło życia w Don't Stealth, które można w miarę szybko ustawić? Pierogi. Naprawdę? Zrobiłem z 5 motylków. Typie, weź wypalaj. Dobrze, że niczego nie mam, to mi niczego nie ukradnie. Fair enough. Tam jest motylek. Wiesz, jakbyśmy zdobyli kampus Saka, to by było pięknie, ale... Oj, nie dam rady. W sumie moglibyśmy też zrobić brońkę jakąś sensowniejszą. Ty już myślałem, że maszynę mi zabiera. Zabieram cię do Bydgoszczy. Ale to, żeby zrobić obycitkę, to na pewno nie jest głupie. Ej, motylku. Tam jeszcze jest jeden. No, zabijmy go. Dla beki. O, uciekł. No dobra, trudno. Dobra, idziemy teraz realizować mój wielki plan. Może babeczki z motylków? Nie no, trochę cringe. Nie, w sumie 20 życia, patyk, dwie jagody do zrobienia. Nie najgłupsze. Pierwsza moja myśl była błędna, solki. Tu idziemy po golda, bo tu jest tym trochę gorzej, a tam jest trochę lepiej. No, to jest to, to, co tu można powiedzieć. No... Chyba się tutaj trochę przyłasimy do tego Pokemona. Co to znaczy? Nie mam pojęcia, to co powiedziałem. Ale wiadomo, o co chodzi. Nie? My mamy jeszcze jeden zapasowy. Tak, mamy jeszcze jeden zapasowy kask. Tak, jeszcze widzę, że trochę nam zaraz się skończą trawa i patyki. Więc faktycznie... Nie bij mnie! Halo, ty kupo. Ty szybka kupo. Zabiję cię za to, co żeś zrobił. Źle idziemy. Akurat tutaj nie powinniśmy marnować czasu przy złym bieganiu. Tutaj powinniśmy, wiecie, iść prosto do celu przy każdym zadaniu. Ty, tu jest przecież ich legion. Dobra. Pielonochron na środku tego biomu. I teraz tutaj będziemy mieli naszą kopalnię złota, nie? Szkoda, że tu nie ma żadnych drzew, ale to byśmy nie możemy zmienić, bo są dalnie, a nie mam narzędzia do dalni. Szkoda. Przydałoby się tutaj parę naszych drzew wrzucić, żebyśmy... Wiecie, przy drzewach możemy po prostu usiąść i nie myśleć o tym, czy że cały czas wszystko nam pada na łeb, nie? Więc jakby one też są ważne. Okej. Okay. A to się uspokoiło. A się znowu od uspokoiło. Telmix też byłby bardzo spoko, możesz łatwo... to prawda. Mamy masę sadzonek, Trailmix, ogólnie garnek, to jest chyba coś, co faktycznie będziemy chcieli tutaj speedanować. Będziemy mieli teraz masę kamienia, z patykami będzie słabo. Z patykami będziemy mieli problemy, ale już trudno. Okej, okay. Czyli ogólnie chcemy iść teraz na bagno, czy chcemy iść... Nie, myślę, że... Ja bym chyba bagno. Chyba bagno bym poszedł, żeby teraz sobie ogarnąć właśnie... Jak to się nazywało? Płaszcz przeciwdeszczowy. Bo on rozwiąże nasze problemy z błyskawicami do momentu uzyskania ocznej parasolki, a nawet później. I będziemy wtedy mogli zejść na większym luzie do jaskiń, bo będziemy mieli ochronę przeciwkwasową do momentu, aż znajdziemy ślimaki. A kwas będzie nawalał non-stop, to jest więcej niż pewne, widzowie. Więc no, tego bym nie liczył, że uda nam się uniknąć. Ale patrzcie, żyjemy. Pomimo tego, co tu się dzieje, pomimo tego chaosu, to żyjemy i sądzę, że to jest wielki sukces. To jest do przetrwania, widzowie. Tylko trzeba dobrze zacząć. Może się nawet zaszalejemy, jasne. Ale faktycznie zaraz nam się patyki zaczną kończyć. To jest nasz ostatni kapelusz? To jest nasz ostatni kapelusz. Niedobrze.
Bardzo niedobrze. A jeszcze możemy z dwa wytworzyć chyba. Nie, jeden. Okej, potrzebujemy więcej drewna. No to chyba noszenie ze sobą 20 drewna teraz będzie więcej niż must have'em, bo po prostu to, że my, żebyśmy mieli ochronę przeciwko temu wszystkiemu, to jest więcej niż... to jest po prostu coś, co musimy ogarnąć. Wiecie, co by było super? Giga drzewa. Giga drzewa byłyby totalnym game changerem w przybudowaniu bazy. Bo byśmy po prostu stanęli w cieniu takiego wielkiego drzewa i by było przecudownie. To w sumie jak ktoś mógłby rzucić pomysł, to może zbudujmy tam bazę. A nie, to jest chyba zbyt daleko od wszystkiego. Jakby wiecie, ochrona przed tym gadem oczywiście to jest fajny, ale wyobraźcie sobie teraz pływać w czymś takim. Trochę gorzej, nie? Więc myślę, że nie będziemy się teraz ładować jeszcze w giga drzewa. A ja chyba już mam wystarczająco dużo. Nie wiem, iść grindować motylki. Oj. No bo musimy iść teraz... Nie, jeszcze mogę jeden wytworzyć. No to wytwórz mi tu jeszcze jeden, proszę. Dobra, to sobie wyzbieramy. To jest cenne. I musimy tutaj kończyć. To wykończmy ten kill-off może. I wtedy będziemy uderzać dalej. Spróbujemy działać dalej. Giga drzewa, giga roboty, no tak. No nie, ale no to jest tak naprawdę... myślę, że takim głównym celem tej serii będzie w ogóle pokazanie, że da się tu przetrwać. Tam jest węgiel, jeżeli my chcemy faktycznie robić te garnki, to jest dobry pomysł, żeby je wziąć, ale najpierw, nim jeszcze będziemy w ogóle kręcili z węglem, to weźmiemy rzeczy na kolejne kaski, nie? Bo tylko drewno nam się tak naprawdę skończyło w tym kontekście. Tutaj chyba już nie mamy ochrony przeciwpiorunowej. Szkoda. Dobra, będziemy teraz już mieli. No nie musimy tutaj aż tak napinać. Ale akurat to jak udziści na drzewa. Czysta przyjemność. W sensie ja mam może i 6000 godzin Woodim. Grałem z 3 razy, jak on tak ścina drzewa, jak szalony, ale nadal sprawia mi to taką przyjemność. To jest po prostu magiczne. Mogliśmy w sumie tego Pokemona wykorzystać, ale już trudno. Okej, kończą mi się kaski. Dawaj laskę. Bierzemy jedną zapasową i dotnijmy jeszcze tak z 3 drzewa. Uspokaja się, bardzo mi miło z tego powodu, bo po prostu kajby spała całkiem na kwas lub deathstone. No to też jest jakaś opcja. No ale to musimy zabić Guardiana, nie? Jeżeli chcemy mieć pilary. Dobra, chodźmy do naszej bazy, tak? Chcemy iść do bazy? W sumie czy jest coś, po co my musimy iść teraz? Jakby się tak zastanowić, możemy iść odłożyć syf. Trochę się nam go nazbierało. Musimy też się wyleczyć. Bez sensu, żeby się nie leczyć, skoro możemy być wyleczeni. Hej, co chcemy wyrzucić? Te drzewa już urosły, magiczne. Dobra, na pewno chcę. No to teraz możemy tak naprawdę wszędzie rzucać piorunochrony jak powaleni, nie? Wszędzie, gdzie chcemy mieć jakieś takie udziały, gdzie chcemy mieć jakiś taki, wiecie, wpływ na świat. Gdzie chcemy po prostu działać. To możemy powyrzucać. Hambat, jakiś farma mięsa by się przydała. A co my jeszcze potrzebujemy na Raincoata? No wszystko, no jeszcze szkieleta, ale szkieletów tu jest masa. Dobra, to ja myślę, że możemy teraz pójść szukać bagna. A potem jak znajdziemy bagno, ustawimy się tam, zaczniemy prześladować macki. I jak będziemy mieli macki, to będziemy mogli zrobić z tego przemiany. Przemiany Woody'ego też OP. A, jeszcze miałem węgiel z nich pozbierać. Student Devil. To są pioruny. Zobaczymy teoryty. Słabo trochę. Też trochę musimy patyków to zbierać. No właśnie, odnośnie szkieletów to widzicie, że to nie jest raczej większy problem tutaj. To jest nasz ostatni kapelusz. Zróbmy sobie jeszcze zapasowy. Możemy 3 jeszcze wytworzyć, więc nie jest źle. Wysokie ptaki jako farma. No w sumie możemy do nich czasami wchodzić, ale no one nie dają jakoś nie wiadomo ile zasobów, nie? Bo one dają tak naprawdę 60 punktów życia. No dobra, to jest trochę. No nie będę mówił, że jest inaczej. Ty ile mięsa? Za frujko, widzowie. Wysokie ptaki chyba nie mają tu lekkiego życia. Dawaj, no nie trafiłem. On jest chyba na nas? Nie jest na nas, ja pierdzielę. Dobra, nie będziemy umierali z głodu. Don't stealth.
Okej, on jest zajęty, nie powinien się nam zrzucić. Oni też zaraz będą nami zajęci. Bo i nie. Dobra, i tutaj chyba nie chcę iść. Ja, wiecie co, I'm good. Jak to mawiają za granicą. Jest bagno! Alleluja, ale mamy fuksa. Dobra, ja myślę, że możemy gdzieś tu się rozłożyć. Tam już jest macka, jasne. Mhm. Ale mamy fuksa, widzowie. Kolejna macka, super. Super, 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 okej. Okay. To my możemy tak naprawdę teraz to zdjąć. Fajnie by było mieć tu jakieś drzewo. O, tu są dwie. Okej. Trzy. Super. Okej. Teraz nie dostać zbyt dużo obrażeń bez sensu. Ale mamy fuksa, bo żaden lunarny grad w nas teraz nie trafia. Myślicie, że jest jakiś skrypt, który właśnie mówi, jeżeli... A, no, może zamknę mordę. Że jeżeli gracz walczy, to ma nie robić tego co... No, halo! Czy to jest inna? To jest inna. Czy to jest ta? Nie, to jest inna. Zepsuła się. Zepsułem mackę, widzowie. Widziałem, zabulgotałaś. Chodź tu. Chodź tu. Jest. Jest skóra. Super. Dobra, zeżyjmy to. Czy my możemy czegoś się pozbyć? Mięso nie. Możemy wytworzyć kolejny pielnochron. Mhm. Dobra, i teraz jedna sztuka złota nas raczej nie uratuje. Dobra. Ale wiecie co by nas uratowała? Kolejna zbroja. No i po kasku. Możecie nie? Okej, zeżyj to. No 70% to jest dosyć dużo ochrony. Chyba będę zadowolony. Okej. Okej, potrzebujemy dwie skóry, nie? Okej, uspokoiło się super. Ogólnie z macek szansa na to, że dostaniecie skórę jest cholernie mała. To jest coś, co jest bardzo wkurzające, nie to, co chciałem wyrzucić, to chcę wyrzucić. Chyba chodźmy na noc pod drzewo, jak żul trochę. Aha. Pokażmy je spalić. Czy te drzewa chronią? Nie wydaje mi się. Nie chronią, okej, musimy kajtować. To w sumie bez sensu, czy stoimy tu, czy tu, czy tu. Możemy je poniszczyć. Nie, chyba, wiecie co, cofnąłbym się po tę drewnianą zbroję. Bo to nie jest coś nie wiadomo jak drogiego, a to jest coś, co przedłuża nasze życie. Mam wrażenie, że właśnie zostałem 10 kamieniami na raz. A źle widziałem. Nie, nie pracuję już na Polkingu w Bydgoszczy od 3 lat. Chociaż lubiłem tę robotę, była fajna. Wiadomo, że są gorsze i lepsze dni. Ty, którą biliśmy? Ty, ile tu jest tych macek? My zbiliśmy, długo mi się skończyła noc, tak było? Okej, jeszcze widziałem mackę. Może być. Dobra, za dnia będzie łatwiej. Nie bij mnie, proszę. Skitu za dnia jest 10 razy łatwiej. Czego one nie dostają obrażeń? A! No to jest łatwiej. Jak widać, strasznie. Martwa. Nie dotknęła. Cholera, tu była jeszcze jedna.
to były za dwa hity? Kiedy się tak bije mackę? Panie Mareczku, jak się bije macki? Ten chłopiec nie wie, jak się bije macki. No nie dają skóry, dziady. Okej, skończył. Kurde, przesrany trochę. Możemy umrzeć w 3 sekundy. Pauza. Mapa. Tam jest drzewo. Idziemy do drzewa. Dawaj kask. Okej, potrzebuję więcej drewna. Szyszkami też nie pogardzę. Możemy w sumie teraz motylków trochę sfarmić, żeby mieć jeszcze zapasik. A, coś muszę wywalić. Kurde. Co mogę wywalić, widzowie? Mam za dużo kasków. Szyszek nie wyrzucę, szyszki są zbyt cenne. Skina. Okej, muszę definitywnie chyba wracać do ochrony. Bo ochrona jednak dobra rzecz, jak się okazuje. Dobra. Gdzie była ta maska, którą mieliśmy? Ty, co tu się wydarzyło, jak ja nie patrzyłem? konkluzja, te maski będą pobijane. Są pobijane, fajnie. Mogą być też jakieś martwe. Powinniśmy się na tym skupić. Okej, mamy trochę żyćka. Poszukajmy, czy nie będzie jakiś... O właśnie, my tu głupi jesteśmy czasami, że my sami to próbujemy zrobić, przecież tutaj się samo wszystko robi za nas. Tutaj tylko, że... Czuję się, jakbym był na pułapce. Widzicie skórę? Chyba nie. Kupy! Idźcie ode mnie. Dawaj to, to jest przydatne. Fajnie się, bardzo miło z ich strony. Ty, normalne drzewa, kocham was. Nie ma żadnych macek, nie ma żadnych macek. Skóra, jest. Bo ładujemy się w centrum. Zła. Out. Mamy co chcieliśmy. Robimy out, widzowie. Trochę heala bym jeszcze w sumie chciał stąd ukraść. Jeżeli gra byłaby na tle łaskawa, ale chyba nie jest. Nie, zróbmy najpierw tę ochronę, której nam faktycznie zależy. Potem będziemy myśleć dalej. Okej. To możemy wziąć z powrotem. Musimy jeszcze rozwalić szkieleta, ale to bez problemu. Mało życia. Przydałoby się mieć więcej? Luźna myśl. Ale teraz będziemy mogli założyć płaszcz przeciwdeszczowy. Gdzie była nasza baza? Tam jest nasza baza. Ale nam się fuksowo to bagno trafiło. Fuksowo, to nie jest słowo. Absolutnie nie jest to słowo. Powinniśmy pamiętać o tych typach, bo oni tutaj będą nawalali masą zasobów, okej. Okay. Źle stanąłem. Bardzo źle stanąłem. Powinienem pod drzewem stanąć. Bywa. Wow, nie dostałem przez cały proces otwierania kamieniem na łeb. Rozumiem miło z tego powodu. Okej, okay, możemy tu gdzieś postawić, I guess. Posadzimy tutaj jeszcze tak, o, maksymalnie blisko, tak żebyśmy mogli przy obrębie każdej maszyny być pod drzewem, nie? I ogólnie drzewa tutaj są mocno OP. I my możemy w tym momencie wytworzyć taki oto przedmiot, jakim jest płaszcz przeciwdeszczowy. Przedmiot, którego nigdy nie wytworzyłem chyba na survivalu, a teraz... Patrzcie, gdzie skończyłem. Moglibyśmy też powytwarzać jeszcze parę przemianek. Tak na przykład. Ale to znaczy, że nie będę w ogóle korzystał z plecaka. Okej, tego w ogóle teraz nie potrzebujemy. Możemy sobie hambata wziąć. To i tak jest nam niepotrzebne. Tego też nie chcemy.
Tego też raczej nie chcemy. Potrzebujemy więcej drewna. Możemy przepiec i zjeść. Dobra. No i co? To też tego raczej nie chcemy, bo to są bardzo sytuacyjne itemki. Ta, słuchajcie, jesteśmy odporni na ten świat. Relatywnie oczywiście, bo słuchajcie, przyjdzie ktoś większy i od razu nas dojedzie. Ale możemy teraz normalnie sobie biegać z przyzwoitą redukcją obrażeń i mieć w dupie zdecydowaną większość czynników. Poza mobami oczywiście. Teraz moby są naszym głównym zagrożeniem. Okej. Oj, 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 oj. Gdzie mój prawdziwy głos? No, wróci jak się przestanę chorować, ale teraz już jestem dosyć blisko normalnego głosu. Też staram się mówić to dzisiaj. Ale ogień teraz w sumie też nadal jest zagrożeniem, nie? Więc pioruny, piorunochrony nadal będą rzeczą, po prostu będą trochę mniej zauważalne. Okej, okay, garnki. Garnki w kontekście odnawiania życia to faktycznie jest dobry pomysł. Ale chyba przenosujemy najpierw, bo tutaj jesteśmy bezpieczni. To jest rzadkie zjawisko, że my jesteśmy bezpieczni na tym świecie. Ale hej, da się. Jak widzicie, da się. Pytanie, jak długo chcemy zobaczyć, czy tu da się żyć? Nie chodziło mi o głos podsumowania Willow. Aha. Został zbyt gorszy. I nie, mówię to nie ironicznie. Nie, teraz siedzi w Warszawie mój głos. Hardest quote? Ja nie wiem, o co chodzi. Najhardszy, najcięższy cytat, co? Bo quote to jest nie cytat, czy wypowiedź? W sensie, że najlepsza? It's missing... nie wiem, jak jest sierp po angielsku, sorry. Wolfgang komentujący młot, jeżeli o to ci chodzi. Dobra, to co dalej? Możemy zaryzykować cave'y. Myślę, że 3WX byłby o niebo lepszy. Próbowaliśmy, tracisz życie. Poczytalność bardzo szybko i shadowy cię dojeżdżają. Dobra, zróbmy może te garnki, żeby zapewnić sobie jakiś heal. Pobawimy się w te trail mixy. Jak będziemy mieli masę trail mixów, to wtedy spróbujemy zejść pod ziemię. To jest mój pomysł. Bagno. Bagno będziemy chcieli też regularnie odwiedzać. Fajnie, że tak blisko nam się wygenerowało, bo będziemy w stanie dzięki bagnu, mówcie jak chcecie, będziemy w stanie bez problemu pozyskiwać zasoby jak silk, jak dupy pająka i to wszystko, nie? Chociaż no tam wszystko zaraz zostanie zdominowane przez pająki, ale trudno. A, jednego węgla mi zabrakło, oczywiście, że tak. Ale jeszcze są, więc bez problemu. Wyskakuj z węgla, Polaku. Trochę zgniłe jest takie. W ogóle strasznie szybko wszystko gnije. A nie ma chyba ustawienia, które zwiększałoby szybkość gnicia, więc trochę tego nie rozumiem. Będziemy chcieli w sumie też bardzo szybko zrobić coś do naprawiania tego ubrania. Myślę, że saving kit to też będzie jeden z naszych priorytetów. Więc co, psy? No to możemy od razu skoczyć na to bagno i teraz spróbować, bo za dnia jest tam spokojniej. No. A do garnków tak naprawdę brakuje nam czego? Do garnków. Widzowie. Brakuje nam patyków tylko. Okej, okay. Więc patyki też są teraz w cenie. Ważno pamiętać. YouTube laguje. 200 dni na świecie z maksymalną ilością wszystkiego, niczego nie obiecuję. No, słuchaj, będę robił tak jak widzowie w sumie będą mi sugerowali, to znaczy, że jak zobaczę, że ludzie przestają oglądać jakąś serię, no to zaprzestanę na jej streamowania, no na ogół tak to działa, nie? Więc tutaj wy jesteście faktycznie, można powiedzieć, że macie wybór, mój Boże, ile zasobów, czy wy to widzicie, widzowie? Czy są wszystkie zasoby tego świata? Już mamy na silk, na naprawiaczkę, proszę nie, chowaj się. Oj. Stałem? Nie od moba. Straciłem mój zapasowy kask. Okay. Oj, 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 oj. Niebezpieczne to bagno. Nie żeby normalnie było bezpieczne, ale tym teraz bije w ogóle wszelkie rekordy niebezpieczności. Czy my coś stąd chcemy? Tak, zdecydowanie. Poproszę.
My byśmy mogli chyba Spider Glandy pocisnąć, teraz tak sobie myślę. Dobra, wrócimy tu kiedyś. Powiększymy. Ale szybko ten płaszcz schodzi. Patrzcie, my mieliśmy na nim 100%. Teraz jest już 94. A my tak naprawdę mamy go, nie wiem, pół dnia, dzień. Słabo, nie podoba mi się to. To ten garnek już tak potrzebny nie będzie. No, czy ja wiem, no jakby życie nadal będzie tracone, nie? Garnki to ogólnie jest dobra rzecz. Musimy, w sumie ogarnięcie farm to faktycznie wydaje się bardzo dobry pomysł, bo wszystkie sadzonki po prostu będą sukcesywnie się spalać przez te pioruny, nie? Więc przeniesienie ich w bezpieczne miejsce, no widzicie, ile tutaj jest tego ognia, to będzie co najmniej dobry pomysł. A ogólnie myślę, że na lato też będziemy potrzebowali jakąś bardzo dobrą metodę, bo my będziemy co? Bo przecież latem, nawet się rzuci teraz, latem będziemy mieli non-stop samozapłon. Samozapłonu będzie więcej, nie? Czy on na nas nie szarżuje z powrotem? Raczej nie, bardzo dobrze. Mogę sobie, stojąc tutaj, mogę już sobie wziąć tymczasowo. Muszę pamiętać o zdejmowaniu tego Pokemona. Gdzie jest ten Pokemon? Tu jest ten Pokemon. Okej, okay. Ja chcę teraz garnuszki. Mhm. Ice Crystallizer na lato. Myślisz? A on chroni przed samozapłonami? W sumie muszę przyznać, że jestem niedoinformowany pod tym względem. No to drzewo jest bez sensu. I mieliśmy łopatę. Tworzyłem łopatę, zgadza się. Chroni. No to jest trochę za mocny. Nie lubię tego Crystallizera, szczerze mówiąc. Okej. Okay. Deszcz nie zgasi samozapłonu? Nie, znaczy nie. Okej. Okay. Ja bym chciał zrobić garnki, przy czym garnki, fajnie żeby były wszystkie, miały jakieś takie tutaj właśnie drzewo jeszcze. Jedno takie strategiczne. A mi się skończyła właśnie czapa. Super, 40 punktów życia, poszło. Jak sen złoty o Ameryce. Aha. No bo z dwa musi... Jeden musi być na pewno zapasowy, non stop. Dobra, jeszcze jeden garnek bym poprosił. I po kamieniu całym naszym, cudownie. Tak, to jest dokładnie to, co chcę. Mhm. Czy moglibyście nie? Uprzejma prośba o nie. Dobra, mamy garnki. Mamy biurcznaty. Fajnie by było teraz chyba się przebiec po sadzonkach, żeby właśnie szybko ukraść ich jak najwięcej do naszej baski, żebyśmy po prostu mieli tutaj jakiś taki... no nie, to nie jest bufor, to nie jest słowo, którego szukam. Mam jeden patyk, by the way. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę. Okej, okay, to mogę wywalić. Tego też możemy trochę użyć, żeby się wyleczyć. Tego będziemy mogli zabrać łatwo dużo więcej, więc nie będę tutaj raczej tego oszczędzał. Dobra. Możemy to założyć. To możemy gdzieś tu wywalić chyba nawet. A jeszcze bym chciał. Możemy właśnie tutaj posadzić. To może najpierw postawimy lodówkę. Chociaż nie, lodówka akurat nie jest bardzo wymagająca. To powinno się zaraz rozpaść. Nie rozpada się dziadostwo. Czy ja mogę prosić o... Dobra, jest. Okej. Okay. Chcielibyśmy teraz sadzonki. Dobra, złoto nie musimy jednak nosić. To ja przesadziłem tutaj. A przy sadzonkach trochę slotów się przyda. Dobra, ruszymy może rano, bo teraz to już jest faktycznie trochę grubo. Weźmiemy sobie jeszcze jeden kask. Lub parę kasków w bazie, żeby nie trzeba ich tworzyć, jak będzie niebezpieczny moment. No to ogólnie, żeby nosić zawsze jeden ze sobą, to jest chyba będzie taka dobry zwyczaj, nie? No bo wyleczmy się do fulla. Jakby, jeżeli my w ogóle dożyjemy gdziekolwiek, jakby... Trzeba brać teraz, ile się tylko da, jakby, no, zasobów. Nie, dobra, żyjemy. Sądzę, że jest dosyć stabilnie, jak na to, co mogłoby być. Bo jeszcze jeden zapasowy kask i teraz co? No,
No, chyba takie standardowe falmy byśmy chcieli polecieć. 40 tego, 40 tego. No, trawa będzie największym problemem, ale tu chyba jest normalnie biom sawanny, więc tam byśmy oblegli. Jagódki, zgniliznę trzeba, więc fajnie by było kwiatki wyzbierać. Nie z tych okolic, bo tutaj te motylki rozpijące się będą na pewno na plus. Ich nie chciałbym raczej sobie psuć. Jest dużo kwiatków. No i dobrze, tak powinno być. Jakby było mało, to bym się dziwił. Proszę nie. Możesz nie. Dobra, wykonuję animację. Mhm. Nie, uderzył mnie dziad. Nie uderzył mnie, bardzo miło z jego strony. Dobra, odpuścił. Nie, takim ultimate chyba właśnie ogarnięciem tego typu będzie właśnie ogarnięcie gigantycznych drzew. Czy drzewo sparaliżowane szprejem chroniłoby przed gradem? Myślę, że nie. Myślę, że to też jest wyłączone. Wszystko to wszystko, nie? Ty, synek, uspokój się. Ja widzę, co ty robisz. Nie podoba mi się to. O. Patrzcie, zasoby za tylko. Ja pierdzielę. O, dobra. Myślałem, że się rzuci. Zapasowy kask kolejny. No, mamy masę teraz kasków. Możemy się uspokoić, jeżeli o to chodzi. Okej. Okay. To co? Może po 10 każdego, żeby tutaj... No tego trzeba uważać, typa. Muszę zaraz uderzyć. Nie, spójrzmy. Trzy sadzonki poszły. Jak są złoty o Amelce. Mój Boże, co to jest za przedmiot? Wygląda dosyć niepokojąco. No to może ja mam kosmate myśli. Ja pierdzielę, ale ja to kajtuję, nie wiem czy wy to widzicie. Dobra, pół kasku właśnie poszło. Dobra, zeżyj to, bo to jest zawsze żyćko. No ty kupo! Ty kupo mała. Odpuszczaj. Nie prześladuję. Nie powinienem tego żreć. To jest nasz, dla nas życie, nie? Okej. No! Taka jest straszna. Naprawdę. Sam sobie ten los uczyniłem, ale i tak zamierzam narzekać. A w sumie psiaki jeszcze ogarniemy. A przypomnę, że psiaki są ustawione na tons. O Jezu, ale to będzie masakra z psami. Chociaż... Jest masa mechanicznych i tych mechanicznych pewnie wykorzystamy do tego, wiecie. Weźmie się kilku, każe się powie, ej mechaniczni, weźcie mi pomóżcie. Albo pójdzie się na bagno i bagno też nas uratuje. Więc tutaj chyba nie będzie aż tak źle, jeśli o to chodzi. O, Wagstaff wstał. Siema pijany, stary. Tu bym chciał. Ale ten bishop mnie trochę przeraża. No i mnie przeraził. Szczylaj, Polaku. Dobra, i się wycofujemy. Dobrze. Pauza, bo nie wiem co się dzieje. Chyba właśnie spaliliśmy jakoś pół świata, próbując ucalić trochę sadzonek. Odnoszę takie wrażenie. Okej. Okay. Do bazy. Mamy po 10 każdej sadzonki. Tam jest baza. Okej. Okay. Zrób konewkę, żeby gasić rzeczy. To by było mądre. Medziano faktycznie tutaj głosisz wielką mądrość. Kończą nam się kaski, trzeba trochę drewna skminić. Dobra. Wiosną tu będzie masakra. Przecież my się osiedliliśmy dosłownie w centrum. Kilka uli. Nie, też się bywali. Będzie ok. Podpali się je i będzie w porządku, nie? No, ale zyskaliśmy teraz możliwość gotowania. Bardzo mi miło z tego powodu. Szyszkę. Czy ja mogę to przepiekać tak, o? Czy mi teraz będzie kask? Teraz akurat nic mi nie trafia. Idę psy. Cudownie. Okej, zróbmy coś mądrego. Nie wiem co,
Ale przydałoby się coś mądrego zrobić. Tak, możemy normalnie stać przy garnkach. Chyba heal jakiś i lepszy pancerz by się przydał. To co, drewniana zbroja? No to możemy tutaj tymczasowo wywalić na ziemię. Już! Halo, Kaltus. No trochę krótki ten czas ostrzeżenia, ale ilość psów adekwatna do moich możliwości przyjęcia. Bałem się, że trochę pojawi się legion. Ale jednak pojawił się jeden pojedynczy psiaczek. Taki smutny, że go zabili. Zabili nam kogoś. Dobra, zróbmy sobie jeszcze Thermixa. Teraz jeszcze... W sumie my mamy soczyste jagody, no to soczyste jagody się posadzi. Da się jedna zgniłkę i one zgniją w 3 sekundy, więc one będą tutaj chyba najlepszą z opcji, nie? Balon, no to też było fajne. Nie, konewka, chociaż ja nie mam slotów chyba, żeby ze sobą nosić konewkę. Dobra, co jest ważne? Ważne jest to, żebyśmy ogarnęli więcej drewna, bo nam się już drewno właśnie skończyło. Więc teraz tutaj byśmy chętnie przytulili trochę tego. Walking cane też nam się skończył. Okej, pozbyję trochę szyszek, bo się już nam też pokończyły. Okej, to możemy zerzeć tak o... A miałem hampata. Się wróciłem po... Głupi jestem czasami. W sumie tutaj też trzymanie jakiejś farmy drzew nie byłoby głupie. Żeby tutaj sobie móc spokojnie kopać drzewa, które tak na przykład nie płoną nam w 3 sekundy, nie? Byłoby to, myślę, że całkiem też przyjemne. Nie jest jagód. No, właśnie tak myślę, żeby jagód uderzyć po zgniłkę. Są faktycznie najlepszą chyba z opcji, jakie my tutaj faktycznie mamy. My tu mieliśmy na pewno jeszcze węgiel. Ja bym chciał nowego stalking sticka, że tak go ujmę. Dobra, no i co, idziemy po... Mamy zapasowe kaski, w razie czego. To idziemy po więcej sadzonek. I jagód. A to rano. Może rano pójdziemy. No teraz tak średnio przyjemnie gdziekolwiek iść. Chociaż w sumie właśnie się skończył deszcz, więc byłoby miło. W sensie, że gdybym miał lód, to inaczej by go użył. Miód, w sensie? No super, dziękuję, co? Dla tego człowieka nigdy się nie skończą pomysły. Znaczy ogólnie moje pomysły się już skończyły dawno, ale zacząłem odświeżać starsze filmy, które były źle wykonane. Czy jakieś tam nowe pomysły też mam, ale nie sądzę, żeby to było nic oryginalnego, tylko takie odświeżanie i zbieranie w jednym miejscu wcześniej już powiedzianej wiedzy, ale w sumie też się cały czas czegoś uczę. Ja sądzę, że ja 2000 godzin temu byłem większym dubem niż teraz, no w sumie gdyby było inaczej, by było źle. Lud źle pisałem, okej. Nieważne. Pomysł na kolejne medycje. Każdy boss, jeden stream. Abyś miał dodatkowe zadanie, na przykład zbierz po 100 każdego podstawowego surowca. Stworzenie dwóch rodzajów strzałek itp. No tak jak ci pisze Kacper, odpisz od razu pytania, bo one inaczej. No jakby jak ktoś pisze pytanie, a ja też tutaj jak dzieje się to cała saka, to ja też średnio mogę patrzeć na czat. O, mamy miód, pog. Ciekawe co go rozwaliło. Ja muszę się czegoś pozbyć z ekwipunku. No, bo tego się pozbędziemy, żeby mieć więcej slotów. Wszystko po slotów. Tu było ich masę. Nam aktualnie zależy przede wszystkim na jagódkach. Koiło się trochę, bardzo mi miło z tego powodu. Więc może faktycznie zacznijmy od zbierania tych jagód. I posadzeniu ich, bo im szybciej posadzimy jagody, tym szybciej będziemy mieli, a one też potrzebują dobrych 9 dni w ogóle, żeby zacząć rosnąć, nie? Więc przydałoby się. Okej. Jak najwięcej jagód. A potem, no, będziemy mieli... No w sensie, wiecie, to już od razu zacznie nam gnić. To, co my tutaj teraz zbieramy. Kask jeszcze jest jeden 100%, ale przydałoby się już kolejny wytworzyć. Nope!
Nie ma takiego palenia, byczku. Nie pozwalam na to. Jak Szrek w Szreku. No w sumie w czym innym. Gdzie indziej pojawił się Szrek. Nie było chyba żadnego filmu nie o Szreku, w którym nie pojawiłby się Szrek. W którym pojawiłby się Szrek, nie? Szrek był tylko we Szreku. Rozmowa o pracę, jak się pan... Co? Widzi za 2000 godzin Don't Starve. No, ja chciałbym zdecydowanie pokonać Celestę Championa No Damage. To by była taka moja główna ambicja. No bo jeszcze patyków sobie dozbieramy, bo my mamy gekony, a z patykami jest trochę gorzej. Te krety mnie tutaj cieszą, bo będziemy mogli je potem zabić i one tutaj nam wyzbierą wszystkie te zasobki, nie? I to by było całkiem spoko. Znaczy wiecie, Don't Starve czy się nudzi? Ja muszę przyznać, że ostatnio brakuje mi trochę świeżości w tej grze. I nie mam już tak, że siadam sobie w wolnej chwili i odpalam Don't Starve Together, żeby sobie się zchillować, nie? Ale ogólnie ostatnio tak nie mam z grami. Chyba się starzeję, widzowie. Przykro mi. Myślałem, żeby zrobić stream z roweru. Zobaczyć, czy to coś takiego ma sens. Bo w sumie lubię jeździć na rowerze i lubię streamować, więc czemu by tego nie połączyć. Ale potem zacząłem myśleć, jak to w ogóle zrobić. I nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia, szczerze mówiąc, bo to musisz mieć... audio będzie po pierwsze problematyczne. O, już się na nas zagrywała. Ty tam jest masa zgnilizny, widzowie. Po co ja mam to dawać? No w sumie tak tego nie zerzem. No więc... Nie wiem w ogóle, jak to ugryźć ten temat. No po co telefon odpalę, ale telefon, jeżeli będzie przymocowany do ramy roweru, no to będzie strasznie cząchał. Nie? To jest coś, czego na pewno nie przeskoczymy. Jakość audio też będzie tragiczna przez wiatr, więc trzeba by tutaj jakiś mikrofon, który ma jakiekolwiek wiatroszczelne możliwości zaangażować. No bo więcej krzaków jagódkowych. Gdzie są jeszcze krzaki jagódkowe? Tu są jeszcze jakieś pojedyncze, ale możemy po prostu tam jeszcze pójść zobaczyć. Tak, ma być następny czwartek update, to się zgadza. Panowie, ile u was tu jest? Przepraszam. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. To jest jedyna emocja, która teraz przechodzi przez mój mózg. Jestem pod wrażeniem, jak wiele jest tutaj tych szab. Ale w sumie tak to trochę powinno wyglądać. Może nie dosłownie 1 do 1 takty, bo to jest nasz ostatni kask. To jest cienko. Dobra, nie zbierajmy tego więcej, bo nas nie stać. Musimy pościnać trochę drzew. Myszyszek nie mamy. Ważna info. Dobra, jeszcze dwa krzaki sobie weźmiemy. Będziemy mieli... No jeszcze możemy dyszkę ukraść skądś. I musimy teraz drewno. Żeby kapelusz nowy, następny ogarnąć, nie? No i ogólnie chciałem nawet się... Jest ogólnie taki youtuber, który streamuje właśnie jazdę na rowerze. Co prawda jest... Możecie kojarzyć Dextera na YouTube. On tam robi delivery, że pracuje w Glovo czy czymś takim i właśnie to streamuje. Właśnie napisałem na jego Discordzie, wbiłem, przywitałem się, siema, czy ktoś wie może jakieś podpowiedzi, jak w ogóle ugryźć ten temat. Jedyna odpowiedź, jaką dostałem, no... od jakiegoś jego admina. No w sumie to wiem, że zajął mu to tyle czasu. Siedział na tym długie miesiące, więc ci nie powiemy, jak to zrobić. Jakby, no spoko, ale trochę XD. Jeżeli komuś to zajęło masę czasu, to tym bardziej powinien chcieć się tym podzielić, jak to zrobić. Albo nie wiem, chociaż powiedzieć, rzucić jakąś sceną, a nie takie, no przez to, że nam to zajęło tyle czasu, to nie. Takie XD. Trochę. Zapytaj się youtubera, no ja właśnie już pytałem na jego Discordzie właśnie. I zostałem, jeszcze powiedzieli mi, że lepiej, żeby mnie nie stać i że ogólnie tak dziwnie się czułem, jak dziwnie mnie potraktowali. Według mnie czuję się trochę opluty, bo powiedzieli, no to wygląda, masz awatar jak jakiś dzieciaczek, więc masz pewnie 18 lat i weź w ogóle nic najlepiej nie rób, nie stać cię, nie? Jakby wyraziłem swoją chęć, że no w sumie nie interesują mnie koniecznie markowe rozwiązania i że jestem otwarty na prowizorkę, a jedyne, właśnie. Tak trochę niefajne doświadczenie miałem niestety. O, skończył nam się już kask, niesamowite. To naprawdę nam... Ty tu ile... O, ale drewna. Boże.
jesteśmy uratowani. Możesz nie. No i po naszych tailmixach. Okej, zrób mi proszę tę kłodę. Może zapytać się o źródła, a nie jakichś plebejuszy. No tak, nie wiem, czy pisać do niego maila? No chyba będę musiał. Znaczy, no może też zostanę potraktowany jak gówno, ale... w sumie może faktycznie powinienem bezpośrednio do niego uderzać. A nie do jego Pokemonów. No ale wiecie, jakby... Nie, powinienem zrobić, no, faktycznie. Nie ma żadnego powodu. Anyway... Próbujemy posadzić większe ilości wszystkiego. Tak, to jest to, na czym nam by teraz przede wszystkim zależało. Bo nie powinienem tych motylków zbierać. Znaczy kwiatków. Powinienem chyba poczekam na dzień, bo za w nocy nie mogę zbytnio tego kajtować całego łajna, nie? Czy zdrowy? No niezbyt. Sprawa omawiana wielokrotnie, opcji szukaj, na razie będzie wam, a później będzie ban. Tak, dokładnie. Mówi ci, zrób 12 kasków, mieli w bazie, jak zniknie jeden od razu nowy. No ale co to za różnica, czy będę je robił, wszystkie zrobię na raz, czy zrobię je na bieżąco. To jest to samo, jak na moje. Bo pójdziemy sobie po tamtą zgniliznę. Jakbym je w sumie przepiekł, to one by szybciej pozgniły. A nie, nie pójdę po zgniliznę teraz, bo przecież teraz tam wyjdzie legion wszystkiego. Legion twojej starej. Dobra, przepieczemy te sobie typy. Tu będą szybciej gniły. No więc zostałem tak XD potraktowany. Będziesz przebudowywał magazyn na głównym świecie? Wiesz co, ja myślę, że łobot mi wszędzie sięgnie akurat. A jeżeli chodzi o mega skrzynki, to tak, zdecydowanie. No bo teraz tak naprawdę nie będę, jak zawsze budowałem, rozwijałem kolejne kategorie, no to teraz to jest niepotrzebne, no bo wszędzie tak naprawdę wszystko będzie nieskończone, z wyjątkiem jakichś nielicznych tam pozycji. W ogóle nie wiem, czy czytaliście changeloga, ale teraz róg antycznego strażnika będzie się stakował do 10. I sądzę, że to jest najśmieszniejsza zmiana, jaką mogli dodać ever. Jakby tak nieistotna, jak tylko się da. No bo nie, no teraz tam w te żaby nie idę, no bo to jest czysty masochizm. Andrew przeturlał 5 złotych. Pierwszy donu dzisiaj. Siemka, podpiszesz profil? https://steamcommunity.com. Jasne, ale... /profil/76561996. Wyślij mi proszę na Discordzie link, ok? Bo ja nie jestem w stanie... Nie, ja teraz korzystam nie z tip, tak. Zmieniłem serwis, stronkę. Kilka lat temu i nadal się mylę. Zmieniłem stronkę i teraz tam nie da się kopiować tych wiadomości. Nie? Więc jak mi wysyłacie linki, to ja nie mam do nich dostępu. Nie będę tego przepisywał, więc wyślij mi to proszę ślicznie na PW. No jasne, wtedy podpiszę. Nie musicie też donatować, robię to za darmo. Jak komuś zależy, to nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Dobra, i jeszcze teraz przydałaby się trawa. No to musimy iść teraz po trawę. A, mamy tutaj trochę trawy. No bo musimy się... W sumie to muszę pamiętać o lecie. Spoko zmiana, Imo. Pióra bossów do 20. To też bardzo dobra zmiana. Dobra, myślmy o bazie w formie strażaka. Czyli gdzieś tu będę chciał budować dalej. Okej, okay, dawaj, szybko. Ile dasz radę? Tyle połóż tego syfu. Dobra, dał radę. Skoczmy teraz po jakieś drzewa, bo z drzewami teraz stoimy źle. No i widzicie, że już teraz nam się drewno kończy. Musimy iść coraz dalej, więc myślę, że posadzenie jakiegoś małego lasu nie będzie głupie, a może nam bardzo pomóc. No i też w lesie będzie łatwiej się kopało przy tym cholernym Pokemonie, nie? Moglibyśmy w sumie też poszukać Glomera. Dzięki serdeczne, Byku. Moglibyśmy też poszukać Glomera. Jakbyśmy mieli Glomera, znaczy statuę, to byśmy, wiecie, przyszłościowo mogli już zacząć zbierać dżem. A myślę, że taką główną chyba, oprócz przetrwania, celem tej serii będzie właśnie, dzięki Antek Radomski, będzie właśnie przede wszystkim
ogarnięcie tego świata, nie? Żeby właśnie móc tutaj w miarę komfortowo żyć. W sumie to pióra, że się z taką 20 to trochę useless, bo to dalej nieskończone skrzynki. To prawda, trochę tak, ale nie no, wiesz, na poziomie, w którym nie masz nieskończonych skrzynek, o nie, nie, nie ścinaj tych drzew, proszę, ślicznie. One są zbyt cenne. Dawaj, walking cane. Ciekawe, czy mamy gdzieś tu walking cane. Pewnie tak. Dobra, dwa, żeby były. To możemy zerzyć, to jeszcze nie. Dobra, to my chcemy, no możemy iść teraz, no musimy jeszcze trawę. Ale teraz będzie wieczór, więc możemy iść po tamtą zgniliznę. Więc chodźmy po tę zgniliznę najpierw. No, wyłom się aktywował oficjalnie. Tam jest wyłom. O Jezu, jak nam bajt trzejdy będą przecież... O Jezu. My honest opinion. Na bajt trzejdy. Czy moglibyście się trochę uspokoić? Okej, okay. Żeby się pochowały. Znaczy jeszcze się chowają, ale... Jest ok. Tu jest zgnilizna. Mhm. I się postakowała, odkąd nas nie było. Super. Aha. To jest cała? 25 sztuk? Ja myślałem, że tutaj staki są. Legiony, tysiące. No dobra, to sobie też weźmiemy. Hobby horse. Chyba jesteśmy rajdowani. Alright. Jezu, kiedy my ostatnio rajdy byliśmy rajdowani? Czym jest hobby horse? Nie znam Eweliny Kinalskiej. Kim jest Hobby Horse? Od kogo rajd? Czy to jest jakiś twórca? O mój Boże. Ile was jest? Ile was tutaj? Hobby Horse, Hobby Horse, Hobby Horse, Hobby Horse, Hobby Horse, Hobby Horse, Hobby Horse. Przynajmniej 20. Did I like Hobby Horse? I fucking love. Nie wiem, czym jest Hobby Horse. Kim jest Hobby Horse? Może to dalej lecą. Czym jest Hobby Horse? Dobra. Anyway. That's cool. To jest łeb konia na patyku. Co? Oni dalej to robią. Czy nam się... Nie, skończył nam się kapelusz. Całe szczęście. Okej, okay. Jagody jak najszybciej trzeba tutaj nawieść. Czy moglibyśmy tutaj pomiędzy nimi jakieś drzewka wrzucić? Żeby tutaj móc fajnie sobie zbierać to. Nie wiem, a to może być od Tewegina. Kim jest Tewegin do cholery? Chwilę, chcesz wiedzieć, kto mnie zajdował. Tewegin. Co to jest za człowiek? Nie mam pojęcia. Co? Nie mam pojęcia, kto to jest. Nikogo takiego mi nie znajduje. Nawet na tubach. Tuby nie znajdują. Jezu, ale naprawdę ładny spam, biorąc pod uwagę, że z 20 osób przyszło. To muszę wam się... Muszę wam pogratulować, bo dobra robota. Dobry rajd. Wydajny na pewno. Dobra, możemy sobie tutaj trochę tego podjeść, syfu. Dobra, dzięki Fruko. Będę pamiętał. Znaczy będę pamiętał. No wyskoczy mi potem, że napisałeś, więc sam siebie, sam jakby przypomnisz się w ten sposób, nie? Jakiś popularny youtuber jest. Jesteśmy zajdowani, widzowie. Jak nigdy w życiu. Ten kanał... Czy my byliśmy kiedykolwiek zajdowani przez kogoś, kto nie był Rywkiem, ani... Mangim? Nie wydaje mi się. Pierwszy raz. Pierwszy raz taki totalny random. Fajne jest to właśnie na Twitchu, że na Twitchu można normalnie przerzucać ludzi pomiędzy streamami, nie? I mówisz, no dobra, ja kończę i mówisz, że wszyscy wbijają do tego. Jakby Twitch automatycznie przekierowywuje wszystkich, nie? Więc sądzę, że to jest fajne. Okej. Okay. Co my chcemy teraz zacząć robić? Chcielibyśmy przeżyć. Ja chcę żyć, widzowie. Czy ja mogę spalać stare kaski? Mogę spalać stare kaski. I to nawet dobrze się palą. Git. Warto o tym pamiętać. Okej. Okay. My powinniśmy... to posadźmy te drzewa cholerne. Żeby tutaj coś mieć do ścinania. Ach, przydałyby się te parasolki. O cholera.
To fajnie. Ja już nie chcę. Mamo, ja już nie chcę. Bajtrzejdy do nas przyszły, widzowie. Chcecie znać moją my honest opinion about Braidshite? Możecie mi jeszcze trzy! Przecież jak mi jakiś wywali, to ja się tak zwalę... Straszne rzeczy. Ja ich nie pokonam. Wiecie co? Chociaż sobie zapewnimy jakiś minimalnie lepszy pancerz. To jest mój plan na życie. Przemiana w łosia. Bez kitu. Bez kitu. Dobrze prawisz. Jezu. Nektar ludu. Przepraszam, źle pewnie czytam. Jesteś najmądrzejszym człowiekiem w galaktyce. Gratuluję. A przynajmniej na tym streamie. To nie jest wysoko postawiona poprzeczka, ale i tak możesz być się dumny. Tam jest, widzę go. Mhm. No nie blokuj się! Kupo. Okej, co ja stracę, kiedy zdejmę... Te drzewa mogłyby już zacząć dorastać. Okej, ja nie zrzucę plecaka i slotu... Okej. Czy ja coś... stracę głód? Poczytalność też zrobi ziół. Dobra, lecimy. Siema, chłopaki. Mhm. Dobra, pierwszy spadł. Ja pierdzielę, ale ty anihilujesz, typie. Jesteś piękny. Łosiu. Piękny jesteś. Pij ze mną kompot. No nie, przez te cholerne... Dobra. Dobra. Nie, muszę oszczędzać, bo ja za dużo HP straciłem. Naprawdę straciłem za dużo HP. No! Ty kupo. No nie mówcie, że ja umrę w tej formie łosia. Gdzie jest drugi? Kurde! Gdzie był stół do wskrzeszania? Był gdzieś tu. Ej, widzowie, gdzie jest stół do wskrzeszania? Nie, bo na początku za ostro poleciałem. No był gdzieś tu w pobliżu, tak o! Na Teutatesa. Tak blisko. A ile mu życia zostało? Był na pewno obity. Jak będzie na 2-3 lepy jakieś tu jest. Przecież ja nie dobiegnę. Mozaika widzę właśnie. Matko Boska. Czy my dobiegniemy w ogóle? Będziemy w formie łosia. To raczej plus. Rage quit. Nie no, jeszcze nie. Ale daleko dosyć, no. No przynajmniej teraz nas nic nie zabije. Nie, ale to pokazuje, że ja w ogóle przez chwilę myślałem, że wiecie, teraz to mi te kamienie nic nie zrobią, nie? Ale bardzo się myliłem najwyraźniej. A teraz będziemy mieli odświeżoną przemianę, czy będzie tak samo? Pusta. Ile będzie miała? 76. Siema, chłopaki. My się nie przemienimy z powrotem.
chyba że będę dostawał od czasu do czasu jednym kamieniem. Jezu, ja już dostałem dwoma. Nie, przestańcie! Przestańcie z tymi... ten lunarny, cholerny grad. To, żebym wymyślił. Hej, krecie. Dzięki za podtrzymanie mojej przemiany. Okay, teraz się trzeba tu przebić. Cholera! To nie jest sytuacja, którą nazywam optymalną. Możecie nie? Hej, skarbie. Jak próbuję docisnąć tę przemiankę, żeby jeszcze nastukać temu frajerowi. Coś muszę uderzyć. Nie był w stanie ptaków rozjeżdżać, nie? Kret, 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 któryś kret. Siema, dzięki byku. No wypuszczaj Barabasza. Dobra, będzie dobrze. Spadł frajer. Dobra, odmieniamy się. Gdzie? Tu są nasze itemy. Dobra. No, pójdziemy teraz jeszcze pozbierać czysty blask i tylko na lunarną pokulę, nie? Znaczy po warsztat. O, jeszcze ten miksik. Chodź tu, skarbie, ty moje. Dobra, żyjemy. Definitywnie żyjemy, ale co to za życie? To już jest inne na odpowiedź. Dobra, uporządkujmy to cholerne eku. Powinniśmy już mieć tę zgniliznę cholerną. Jest. Tak jak się spodziewałem. 66% kasku. No trochę mało. Jeszcze jest jeden zapasowy. Okej, okay, no to jest trochę lepiej. Okej, okay, fajnie by było jeszcze docisnąć do końca jagody. Luźna myśl. Nie no, łoś oddał. Łoś definitywnie w ogóle sprawił, że my mieliśmy tutaj jakiekolwiek podejście do tych bait trade'ów, nie? Przecież bez tego pelka na trzeci atak to nie, my byśmy ich nie rozwalili. Może w standardowej sytuacji, wiecie, Gida, gdyby nie było tego gradu, to bym sobie poradził, ale z gradem to jest po prostu cały czas jest stała ilość obrażeń, którą ja dostaję, no i to jest dosyć mocno utrudniające żywot. Dobra. No, to jest ten zgniłkę, dobra. My mamy w sumie, wiecie co, klatka dla ptaka by się mogła przydać. Ona się będzie jarać w lecie, nic mi nie mów. Klatka dla ptaka mogłaby się przydać, jeszcze taka luźna myśl. Wtedy jajka byśmy mieli, byśmy tak naprawdę non-stop cisnęli. No bo tutaj mięsa jest wszędzie w bród i myślę, że to się raczej nie zmieni. I byśmy wtedy cały czas jajka na bekonie cisnęli, nie? To by było strasznie OP. W sumie do cave'ów trzeba by w końcu zejść. I spróbować postawić ten cholerny parasol. Wtedy ugotuj coś na sanity. W sumie to mogliśmy coś ugotować na sanity, ale już spieprzyłem, bo nie mamy miodu. A gdybyśmy miodu jakiegoś ogarnęli, to by się dało. Tylko ja nie wiem, czy my ogarniemy teraz miód, pytanie. No daj mi jakąś brońkę bliska. Moby też powinny dostawać od tego. Change my mind. O, motylek. Hej, motylku. Tam jest miód. Cudownie. Będzie psycha. Chcemy dokonać herezji? Oczywiście, że tak. Panowie, uspokójcie się. Jeszcze jestem sane. Nie no, będziemy spali w razie czego. Spanie to też jest opcja. Okej, okay, to jest normalny przepis. Ale to nie jest normalny przepis. dobra. W takim razie zakładamy nasz plecak
nasze drogocenne wyposażenie. Co dalej? Więcej trawy by się nam przydało. A to może faktycznie poczekamy na te dania na poczytalność. Nie nadrobiłem ostatnich streamów z tego świata, jak się na nim gra znośnie. Znaczy to jest pierwszy z tego konkretnego świata. I to jest w sumie to, co wcześniej było. Więc... Znaczy, no to jest walka o przetrwanie, nie? Jakby my już mamy za sobą pierwszą śmierć i raczej nie będzie to, nie była to ostatnia. Tutaj umarliśmy, bo nam Bright Shady przyszły, się władowały do baski. Ale no jakoś tutaj już udało nam się ogarnąć te podstawy gwarantujące nam jako tako przetrwanie, nie? Dobra. Myślę, że ule to też będzie fajna rzecz. Kiedy koniec? Nie wiem, drogi panie. Okej, to jest nasz ostatni kask? Nie, my mamy jeszcze jeden. Ale no trzeba naciąć drewna, nic nowego. Drzewca jeszcze żadnego nie było, to dziwne, biorąc pod uwagę ile, że mamy ich na tons, a i tak przecież my, no drzew, akurat wieże nie obchodzą się tutaj, bym powiedział delikatnie, z drzewami, to na pewno. Idź na glomera, biskitu, to jest pełnia. A glomer może uczynić cały ten świat znośniejszym. To idziemy szukać glomera, módlmy się, nie, to powinien być ten biom. Nie musi, ale powinien. Jezu, złożyć się tak na ścieżce. To jest coś niepodobnego do mnie. Pierwszy raz tu jestem i kocham typie twój sposób mówienia. Ok, dzięki. Wy to widzieliście? Chcieliśmy do końca płonące drzewo. Wywalone absolutnie. Ale ospiździel. Dobra, tam nic nie ma. To nie jest to, co my byśmy chcieli. To nie jest definitywnie to, co my byśmy chcieli. Posrało ich. Powiadam wam, posrało. To jest drugi... Nie, pierwszy kask. Mechaniczni. Ale sądzę, że mechaniczni powinni tak właśnie wyglądać na powierzchni. Może nie konkretnie w tej ilości, bo tutaj jest delikatna przesada, ale po prostu, że powinno być ich sporo. Że powinni być faktycznie takim dosyć coś, na co wpadasz no nie raz na 100 godzin, tylko coś, co jest irytującym stałym elementem gry, jak właśnie... O ty kurde, a, dało się, wow. Jak chociażby takie psy. Żeby to było bardziej w tym stylu, nie? Sądzę, że to o wiele bardziej pasuje. Cudownie. Kto tam wygrał? No, mechanicznie można powiedzieć, że zdominowali. I zdając życie, to przede wszystkim wieże poobijały wszystkich. Dobra, weźmy tutaj. Proszę, nie nawalaj. Dobra, ale drewna. No! Ty kupo, przestań! Nie, ty akurat działa, rób to co robisz, ale te pioruny dziadowskie. Przecież one są masakryczne. Dobra, my chyba nie znajdziemy glomera. Gdzie może być? Tu bym się nie spodziewał. No wszędzie tak. Tu jest. Dobra. To lecimy. Mamy pół dnia. Może zdążymy, może nie. Kasków mamy w razie czego. Jesteśmy w miarę ubezpieczeni. Więc powinno być dobrze. Ale mam ochotę wciągnąć... Co? Co? Nie pytam. Nie wiem, dlaczego ktoś chciałby robić takie rzeczy. Bo przyjdzie to zasane drzewo. Nie no, to zasane drzewo nie będzie złe. Chociaż w sumie dobre też nie. Nie, ale na psy zasane drzewo też by się nadało. Zasane drzewa są na ogół w porządku. Ja tam lubię nawet, można by rzec. Okej, wracając, pamiętajmy, żeby zagarnąć trawę. Tak, o Jezu, ile pszczół, wy to widzicie? Ktoś tam miał kurde fantazję.
To był Godfather. Co on tam robił w ogóle? Tu powinny być. Glomel. Są jelenie. O cholera. Jest i Glomel. Git. Git, git, git. Klaus się zespił w wiosce? Okej, okay, to jest nawet zabawne. No tak, rok świni jest włączony. Nie, nie ma tutaj chyba nigdzie za bardzo co łazić teraz. Trzeba stanąć pod drzewem i czekać na lepsze czasy. Te katkuny mogą być przesrane. No dobra, już może lepiej wyjść. Cześć, gdzie... Ślepy jestem. Gdzie jest ten typ? Widziałem go. Tu jest ten typ. Okej. Nie, trzeba stąd bardzo szybko uciec. Bo... Katkuny wszystko zabiją. Znaczy Glomela. 3 sekundy. Więc bierzemy i uciekamy. Tak szybko jak się da. Kurde, zapomniałem! Nic mi nie spłonie. Ale Glomela raczej stracimy. Ja teraz nie jestem... Teraz już mi spłonie. Okej, okay, no, w porządku, to wszystko mogło spłonąć. Co mnie uderzyło? Aha, tak. Czy mogę prosić o szybką przemianę z powrotem? Dzięki za suba osobo, co nie przeczytam. Bo próbuję przeżyć! Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. No już myślałem, że na mnie poluje. Właśnie się zdziwiłem. Dobra, szybko. No, to nie wygląda zbyt dobrze. Czekaj. Run for your life, bitch! Ja pierdzielę, mamy to. Nie, no nie, bo jeszcze tu jest jakieś 50 milionów kociszopów. No, my też nie czujemy się zbyt dobrze. Nie, to, że to się udało, to jest szok i niedowierzanie. Węgiel by się przydał, ale nie ma. No, no, ma trudno. Chodź do baski. Ja pierdzielę, to, że ty przetrwałeś, to jest naprawdę rekord świata. Słuchajcie, 102 mety. 102 mety! Powiadam wam. Dobra, go baza. Ten Hours of Nothing. Ja nawet gierki nie znam. Ja nie streamuję tego, czego nie znam. Jestem streamerem jednej gry. No dwóch. I obie znam. Bardzo dobrze. Nie, akurat moby są nietykalne. Tylko nas oczywiście dotyka Lunarny Grad. Zafajdany, zaszczany. To byś się przydał, biorąc pod uwagę, że my mamy problemy z... Czy my tu przejdziemy? Oby. Nie, powinien być ok. Glomer lata. Czy latające moby przechodzą przez pondy? Nie wiem. Trudne pytanie się wylosowało. Może chcemy walga. Albo... Jezusie święty, wszyscy nazarejscy, proszę, pomóżcie mi. Znowu są w bazie. No. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, widzowie. No bo weźcie tutaj stójcie, chłopaki. My musimy się wyleczyć teraz. Musimy się wyleczyć, bo ostatnio nam HP nie starczyło. Motylki? Tak, czekam na was trochę. O, tam są dwa. Hejka, chłopaki. Chodź tu. Dzięki. Drugi. Okej. Okay. Letnią pana, no. Prosto, że tak. Co ile one atakują? Co dwa dni? Często dosyć, ale chyba ich była jakaś ograniczona ilość fal. No nie... Nawalają w nieskończoność, jak z tego, co ja pamiętam.
jakby nam już urosły plony, moglibyśmy się wyleczyć, zrobić kilka i wtedy to by poleciało. Przydałoby się coś na nie. Jakaś dobra metodka. Ale nie gramy Wormwoodem. Wormwood ma jedynie fajną metodkę na nich. Motylki? Tam są. Tam się pospawnowały dranie. Chodźcie tu. Pluszowe. Nie no, jak jest non-stop taki grad i my tracimy milion życia na sekundę, to moby też powinny tracić milion życia na sekundę. No tak, bo wtedy by się w ogóle nie dało grać w tę grę. Jakby wszystko było zabijane w 3 sekundy. No tak. My mieliśmy jeszcze jedną przemianę łosia, nie? No, przemiany i tak nie są drogie. Tak starałem się, tu jest, okej. Nie, chcę się najpierw wyleczyć maksymalnie. I tym razem grać mądrzej. To jest mój plan. Mało zbudowany, ale w zamian może zginiemy. Musimy się na zimę przygotować. Przydałoby się. Krampus ci się za chwilę zespi. Podpal je, zrób starzaka i zamrożone nawalaj. A one przecież zamrożą się wtedy same odmrożą. To was the point. Dobra, ciśniemy. Kurde, to że ten typ nie może nosić itemów, to jest skandal. No, no dobra, kamieniem dostałem, ma sens. Mhm. Jak gówno widzę, szczerze mówiąc. Dobra, wycofujemy się. I takich fajnie rozwaliłem. Padł. Super. Jeszcze 100 HP mamy. Masa. Dużo nie straciliśmy. Drugiego ciśniemy. Dobra, jeszcze jednego. I teraz się wycofujemy. Nie, ale teraz akurat co jak co, ale Woody jest absolutnym zwierzakiem, jeżeli chodzi o rozwalanie tych typów. Jeszcze temu wywali jedną serię i pod drzewo. No pojedynczy już nie jest zagrożeniem. Dobra, nie, to wtedy zrobiłem po prostu 2 IQ Gaming, że się tak na nich wywaliłem. Teraz widzicie, że straciliśmy z 20 HP zbijając. Jeszcze jednego. O, udało się, super. Dobra, i czekamy na odmienienie. Jeszcze w tym czasie sobie trochę statystyk też odnowimy. Gdzie płaszcz posiałem? Tam posiałem płaszcz? Będzie teraz Vesem dojeżdżać. Bogowie walka. Tak, życie nam też się odnowi. Koks. To, że Woody teraz nie traci statystyk, znaczy nie traci statystyk, to przesada. Ale wiecie, o co mi chodzi. To jest też absolutnie super. Że ekwipunku, o to mi chodziło. Sorry, trochę nie myślę już. Niedobrze, YouTuber powinien myśleć. Chociaż wielu z nas pokazuje skutecznie, że nie jest to jednak potrzebne do istnienia na tej zacnej platformie. Zgubiłem płaszcz. Tu jest, ok. Drogocenny płaszcz, którego zapominam zdejmować zawsze, kiedy mogę. A powinienem o tym pamiętać. Jakbyśmy mieli normalne mięso, to by było spoko. Dobra, mamy masę drewna. Jasne, czemu by nie? Przepieczmy sobie żarło. No i ogólnie my teraz mamy masę by trade husków. To jest duży plus. Może postaw sobie punching baga koło drzewa i nawalaj w niego 8, żeby regenerować HP. I nie będzie aż tyle nawiało. Bo on dostał debuffa mocnego na tę regenerację życia i kiedyś to faktycznie miało sens. Teraz nie wydaje mi się, wiesz. Laski brakuje. Spaliłem węgiel. Nie jestem zbyt bysty najwyraźniej, ale dookoła jest masa spalonych drzew.
Jest. Możemy w sumie zejść pod ziemię i zobaczyć, co tam się dzieje. Myślę, że to jest fajny pomysł. Teraz na bagno w kolejne przemiany, bo chyba wszystkie wykorzystałeś. To prawda. To prawda. Powinienem skoczyć po ich więcej. No ogólnie musimy się na zimę przygotować. Fajnie by było, więc... No co czapę z bizonów? My bizony mamy. Myślę, że akurat w farminie bizonów nie będzie problematyczne. My bizony mieliśmy tutaj. Tutaj gdzieś się nam pomętały. Tak, koło wysokich ptaków były na pewno. Grosza z pijakiem potrząśni. To innym razem. Musimy pamiętać o naprawiaczce też, naszego płaszcza. To co, bagno? Na bagnie teraz wszystko będzie zgniłe, obawiam się. Słabo trochę. No bo najpierw może... No super. Najpierw tego bieda Walking Cane'a. Dobra, cudownie. Pasowy kask, to trzeba założyć. To sobie nosimy. To są ciekawe itemy do noszenia na co dzień, definitywnie. Okej, okay, bagno teraz. Sobie od razu weźmiemy w sumie rzeczy na klatkę, bo my mamy wszystko, co jest potrzebne na klatkę. A dostęp do jajek, jak wspominałem, byłby co najmniej przyjemną opcją. Fajnie by było... O Jezu, to bizony. Nie wiem, czy ja się w ogóle do nich jakkolwiek dobiorę. Mój panie, brakuje mięsa. Naprawdę, nie ma mięsa. Całe zgniło. Słabo. Dobra, pozbierajmy więc w takim razie trochę tego syfu. Pasowy kask mamy. No tutaj to się szczególnie może przydać. Się zagryje? Zagrywał się kupsko. Mechaniczni też mocno w sumie ogrywali. To moglibyśmy ich zwerbować właśnie do... No właśnie, do kręcenia imp. Nie? Jak mechanicznie kręcą imby, to też jest grubo. A macek też jest bardzo wiele, więc no, mamy wystarczającą ilość. Mimo, że mechanicznie będą z nim przywalać. Panowie, to miejmy powagę. No przewalili, nie? Mechaniczni są robieni. Bagno, słuchajcie, zabiera. Bagno jest overpower. O, 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 jedna maska padła, ale super. A musimy o tej poczytalności pamiętać i o nią też dbać. Bo jak my się przecież zaczniemy w Shadowy jeszcze tutaj nas zaczną atakować, no to już będzie po nas, absolutnie. I będzie czego zbierać, widzowie. A nasiona. To nawet potrzebuje do szczęścia. O, drzewo. A, nie ma drzewa. Drzewo, dobra. To chyba może się utrzyma trochę dłużej. To poczekamy sobie może na nockę i zobaczymy, jak wtedy, czy pająki jakieś się nie wywalą na jakiejś matce i wtedy byśmy ją oblegli. Albo melmy, też jest opcja. Nie upieram się, tam walczą, tam widzę już Monster Meat'a. Pięknie. Tam są tylko klejnoty. Tam jest Monster Meat, tu jest Monster Meat. Dobra, on się teraz zagryje. A na mnie, kupo. Nie ucieknę jeszcze teraz. No, wielepy. Well, to no. Dobra, szybko. Tutaj za darmo leży. Oj, tutaj coś będzie zaraz leżeć. Okej, takiej ilości to ja chyba nigdy nie widziałem. Wiesz, na w jednym punkcie skupienia. A, komar. No, komar to tam wiecie. Dużo nam nie zrobi. No nie no, ktoś tu musi organiczny w końcu umrzeć. No głównie mechaniczni padają. Mechaniczni definitywnie nie czują się dobrze na bagnach. To jest ich weak point. No nie, chyba nic nie będzie dla nas. Słabo, a teraz jesteśmy jak taki sęp.
Te walki by nas bardziej interesowały. O, 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 ej. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Podobają mi się te walki, mają swój klimat. Są zdecydowanie bardziej takie żywe. Nie, żeby normalne bagno nie było żywe, tego mu nie odejmę, ale zobaczcie jak to wygląda, no to jest w ogóle inny Dawnstar, podoba mi się. Czemu jest możliwość ochrony przed lunarnym gradem? Możesz wyjść i wejść, żeby zasetować timer. Co, jesteś ślepy? Od kiedy na prawko zbierasz? Trzech streamów? Czterech? Kurtka, która nie nosisz, nie dawała 240 sekund. Ona chyba w ogóle nie dawała ci. Może daje trochę, jakieś 60 sekund, ale to jest minimalna ilość. Chociaż Woody też sam w sobie jako postać posiada też minimalną ochronę przed zimnem. On ma chyba też 60 sekund, no to już jest 120, no to już jakbyśmy mieli czapkę taką małą gównianą. Dobra, będziemy mieli teraz na przemianki. I chwała Bogu. Chwila by się nam trochę przydało nazbierać. Jakby nasze krzaki urosły, to bym się nie obraził, ale one się nie śpieszy im się. Tam jeszcze minęliśmy trochę krzaków. Zobaczmy, czy one nie mają owocków. Są owocki. A trochę trail mixów byśmy dogotowali, bo coś mamy w końcu te garnki, nie? Za darmo? Jasne, chętnie, z przyjemnością. Moje ulubione za. Pomimo, że nie jestem z Poznania, to bardzo dobrze się zasymilowałem z poznańską kulturą, jak słyszycie. To oczywiście dowcip dla wszystkich napinaczy. Ten krzak jeszcze jest byłby interesujący, ale do niego zbytnio się nie dobierzemy. Giga drzewa. No, giga drzewa są nam potrzebne. Boże, jakbym teraz tutaj szczerze mówiąc zobaczył kolejną bandę Bright Shade'ów, to bym się załamał chyba. Dobra, my ich potrzebujemy więcej. Dobra, ja myślę, że Chester może być takim naszym magazynkiem tego typu staffu. Szkoda, że trochę więcej skóry nie powybierałem. By było spoko. Ej widzowie, a czy to wyjdzie? Czy trzeba przepiekać? Bo kiedyś trzeba było, ale to chyba zmienili. Dobra, zaraz się przekonamy. Od razu sobie zrobimy też tę klatkę, to nam odnowi trochę poczytalności. Złoto muszę zobaczyć. Jakiś kret nam pewnie zaiwanił. Gdzie jest moje złoto? Nie, działa, super. Było. Dobra, jest super. Dzięki chłopaki. No tak, maszyna. Dobra, fajnie by było gdzieś to tutaj wcisnąć, tak w miarę blisko. Żeby to było tak pod ręką. I w zasięgu przyszłego strażaka. Ja myślę, że to tu wciśniemy, jak się uprzemy. Tylko no, trzeba się uprzeć. To tu przerzućmy. No, ja tu robię porządek, a oni mi tu wrzucają więcej syfu. Trzymajcie mnie. Jest porządek? Oh, idealnie. Pięknie. Dobra, my byśmy potrzebowali jeszcze klatki dla ptaka. Znaczy pułapkę, żeby złapać jakiegoś dziada. W ogóle tu się jakieś respią? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tak. Ale w tym rozpizdzielu ciężko cokolwiek powiedzieć. My mamy swoją drogą nadal za małe farmy trawy. Mówi na myśl. W sumie przy zbieraniu trawy no ciężko jest kajtować. Wy kupy. Wybrać shade'owe kupy. Hej skarbie. Potrzebuję kolejnego łosia. To jest jak nauk. Nie, wszystko musimy się do sobą rozebrać przed przemianką. Jaka chłopaki. Jeśli nie raz bym jeszcze wstał. Ale dostałem. Aż zabolało.
No nie na nas, no to ja nie jestem problemem, chłopaki. Nie no jasne, bo nie. Ho, ho! To było piękne. Kocham łosia, kocham łosia, kocham łosia, kocham łosia. Cofajmy się. Tutaj niezbyt mamy kontrolę. Co ja uderzyłem? Nie widziałem, co ja uderzyłem. Coś uderzyłem znowu. Nie widziałem, co. Podeszli. Cudownie. Możemy teraz naklepać dosyć mocno. Wycofujemy się. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten flyer. Tu jest ten flyer. Panowie, może skup się na zagrożeniu, a nie na pszczółkach majach cholernych. Dobra, zwalmy od razu te pszczółki maje. Dobra, ale mądrze, bo ja tutaj robię znowu PPG Gaming i dostracę całe swoje życie w 3 sekundy. Takie też porobić w sumie. Też się nada. Dobra. Ja chciałbym się chyba już schować pod drzewo i skończyć moją przemianę. Jest już czysto. Ale nie mam szczęścia, pojechałem. A to widziałem, że pisałeś. Ale teraz chyba wracają przeceny, czy ja gadam kocupo. Chyba nie powinna być teraz wiosenna przecena, mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, welcome to Woody again. Pozbieramy sobie teraz tych, albo spocony gaming przez dłuższą chwilę. Ale jakoś, i co, cały czas te baitrady będą nas tu tak prześladować? A to wygląda. Nie, ale faktycznie tę psychę musimy tutaj sobie odnowić jakoś, bo bez tego będzie niewesoło. Bingus przeturlał 1 złotego. Dzięki, Bingus. Witam i student debil. Dlaczego student debil? Akurat aktualnie radzę sobie, może nie najlepiej, ale radzimy sobie w porządku. O, w sumie teraz ta mikstura na to, że możemy sobie... Co ja ugotowałem, przepraszam. Nie mam pojęcia, że możemy sobie zatrzymać drzewa, bo się mogła przydać. No, tak bywa. Czasami się przepisy źle gotuje. Student debil. No był student debil, niech będzie. Ta, która teraz była, to była wiosenna. Jakbym jej olał, nie musisz zbierać zasobów sadzonek. No dobra, ale jeżeli ja je teraz oleję, to one się nastakują chyba, czy nie? Czy nie będzie ich więcej? Mi się wydaje, że będzie ich więcej. I dlatego głównie je zbijam, nie? Bo jak ich będzie faktycznie więcej, no to ja nic już nie będę mógł zrobić. Tak? Taki się nie respią na mory. W porządku, rozumiem. Kij mi w oko. Dawaj to, co tam masz w skarbie. No to, to też jest jakieś życie. Kurde, mogliśmy w sumie zrobić szynkę w miodzie. Jakbyśmy się uparli. Dobra, prezencik. Dlaczego donaty się? Donaty działają, z tego co kojarzę. Jakby, jeżeli pytasz, dlaczego w ogóle się nie pojawiają, to dlatego, że ludzie ich nie dają, ale jeżeli to jest kwestia tego, że ty wysłałeś i się nie pojawiły, to daj znać. Nie będzie ich więcej. W sensie bait trade'ów czy donate'ów? No, wolałbym zdecydowanie bait trade'ów. Bo mnie naprawdę prześladują masakrycznie. Dobra, my chcieliśmy zejść pod tę ziemię.
a nie będzie lepszej okazji, więc póki co wejdźmy tylko tak, żeby wziąć sobie bulwy, latarnię, bo bez latarni my tam nic nie zdziałamy oczywiście. Nie będę przecież na pochodniach leciał, przyjmujmy się. I zobaczymy po prostu, co się będzie tam działo. Przy czym ja chyba bym jeszcze wolał psy jakieś na szybkości ogarnąć. My nie wiemy, gdzie jest żadna z pustyń. To musimy się przekonać. Musimy znaleźć psiaki. Nie, bo tam, jeżeli tam będzie kwaśny deszcz, no to my musimy mieć jakieś kąty na kwaśny deszcz. No i tutaj wchodzi nasz szlafrok, który my tutaj mamy, nie? Ale ten szlafrok się rozpuści w 3 sekundy pod wpływem kwaśnego deszczu. Skrzydełka lepsze dla Udiego. Na 1 zł na bułkę ci dałem. Dzięki, byku. Kiedyś jak się mówiło 1 zł na bułkę, to tak symbolicznie, a teraz faktycznie tyle kosztują bułki. Ty nie ma. Kurde! Ty kupo. Ty kupo mała, ale dużo bulw przynajmniej. Coś za coś. Weźcie się porozjeżdżajcie nawzajem, panowie. Bez jaj, że ja was z wami będę musiał się tu boksować za każdym razem. Proszę się rozjechać. Nie wiem, po co wziąłem bardziej trade ze sobą. Bez sensu. Mam jeszcze jedno małe marzenie. Ktoś liczy jako mięso chyba. Możesz nie? Wyłom? Jest wyłom, okej. Okay. To jest wszystko, co chciałem wiedzieć. No to dostały kamieniem chłopaki. Dobra. Sobie w ten sposób trochę tego statów odnowiliśmy. Ale nie ma kwaśnego deszczu. To jest zastanawiające. I co? Będziemy chyba tam szli zaraz. Chociaż no właśnie, no jakby my możemy... No nie, bez lepszego parasola nie ma co tam iść. Znaczy bez lepszego parasola, bez napawiaczek, bo zaraz się nam aktywuje kwaśny deszcz i się będzie zasanie w 3 sekundy, nie? A czego mi brakuje, żebym się... lunarnej. Musiałbym tak naprawdę pójść na lunarną i wtedy bym miał chyba wszystko, żeby mieć bright shade'owy staw, bo czysty blask bym sobie nakopał tak o, nie? W sumie, jak mamy non-stop... Moglibyśmy non-stop bić granaty lunarne, bo jak macie bomby, jak macie planar bomb, to słuchajcie, tego mamy masę, tego możemy mieć masę, a tego też mamy masę, bo to non-stop przecież spada nam z nieba, więc mamy tego masę. Więc moglibyśmy na tej serii rozwalać wszystko granatami planarnymi. To brzmi jak fajny pomysł. Pytanie, czy to jest do zrobienia w ogóle. To może by zrobić tą farmę, którą pokazywałeś do radzenia sobie z bright shade'ami. Aha, farmy dookoła bright shade'a. Może to faktycznie nie byłoby głupie. Też myślałem o tym, a to musiałbym przebudować w całości farmy. Wiecie, jak ja się mam do przebudowywania. Dobra, czyli musimy zmapować powierzchnię, gdzie bym się spodziewał, że są jeszcze jakieś nieodkryte biomy. Tam coś może być, tu nie, tu. Tu bym poszedł. Dobra, jest zapasowy kask, jest G. O, żal cię za fujko. Dzień dobry. O, jeszcze meteoryty, psy idą. Dobra, to psy my wytracimy w 3 sekundy na tej całej hałą. O, w sumie to jest rozwiązanie naszego problemu, bo my teraz szukamy psów. Tylko pytanie, czy dostaniemy 2 psie zęby. Raczej nie. Chociaż teraz już może nam przyjść ognisty. I to teraz już, teraz przyjdą, jeżeli ja dobrze kojarzę. Jakby przyszedł nam ognisty, to by było luks. Bo ogniste właśnie mogą nam dać bezpośrednio to, czego chcemy, czyli 2 psy. A ty nieunhitowalna Wizo. Nie żabę, nie, tylko nie żabę. Panowie, uspokójcie się. O, G, dzięki. Nie, ale... Nadzieja matką głupich, więc rozwalimy do końca te psiaki. I nie dał żaden zęba. Dziękuję, a właściwie nie. Tfu wam. Spluwam wam prosto w twarz.
i wyrażam swoją pogardę dla waszego postępowania. Tu jesteś, motylku. Tak, muszę się nakręcić. Tu jesteś, chodź. Potrzebuję hapsów. Tak trochę liczę na Walking Kane'a, not gonna lie, ale nie widzę go coś tutaj. Okej, to nie tu. No to jest fake droga. Tu jeszcze coś może być. Brzmi jak granaty gaming, no. No ja bym chętnie coś takiego zrobił. Normalnie jest w kuli. Co? Stacyjka jest w kuli zawsze? Mi się wydaje, że to dopiero po zbiciu Celestial Championa, ale mogę się mylić. Nie mam silnej opinii. Nie jestem niczego pewien w życiu. Walking Kainem bym nie pogodził, ale drewna. Aż drzewce powstawały. Nice. Nie no, jak za darmo? Widzowie. Jak tu się nie skusić, moja kochana? Czy my chcemy tego zbierać Pokemona? Pytanie. Nie wiem, że to teraz wszystko spłonie. To nieźle. No ważne, że większy jestem było niż zwykle. Hej, skarbie. Dobra. Spujemy się. O, imba znowu. Nowe, nie znałem. Idź stąd. Jezu, to są pająki. Pająki powinny się na coś naciąć. Ile? Ile, ja się pytam? Jest to ten las, ten ogień. Dobra, na coś się nacięły. Super. Dawać mi ten blask. Dzięki. I jedna sztuka. Trochę bieda. Trochę biednie. No nie, tam nic nie będziemy raczej upalić. Ty, ile Monster Meat'a, bo wszystko płonie. Pająki się palą. Niesamowite. Dobra, kiedy indziej tu wrócimy. Teraz weźmiemy to, co jest tymczasowe, czyli Monster Meat. I będziemy mieli na więcej przemianek. A jest za darmo. Tak się nie skusić. Jak dają. Trzeba brać. Takie chłopaki. Jest na mnie? Nie jest na mnie. Jeszcze wszyscy. Mam tutaj tak tylko status... jak tylko się da. Dobra, stack. Więcej nie weźmiemy. Wypalą mi się. Dobrze, dobrze. Jednak nie szkoda mi tego drewna. Dobrze, wypalcie się, dziady. Jak w Sejmie. Banding wrapy, bo no, faktycznie mogę. Czy my chcemy się w ogóle za to zabierać? Za dużo, za dużo. To nie jest w ogóle mój kaliber. I to jest wszystko tutaj. Da. Wychodzimy sobie stąd. Jest noc? Nie, jeszcze nie. Nie, ten biom nigdy nie jest przelotowy. Więc tak naprawdę możemy się cofnąć i wrócić do siebie. Czy może niekoniecznie do siebie. A gdzieś, gdzie coś po prostu jeszcze jest. A! Świniołak. Ale siniołaka nie będziemy bili. Raczej nie mamy na to życia ani czegokolwiek innego. Nie ma też chyba dużego sensu aktualnie dla nas, żebyśmy się tam pakowali. Nasz płaszcz przeciwdeszczowy pada. Co prawda moglibyśmy stworzyć kolejny, ale no widzicie, że te płaszcz będziemy by je potrzebowali często naprawiać, więc no wiecie, wytworzymy jeden, wytworzymy drugi, ale na piątym się skończy. Podniosłeś ciasto zamiast drewna. Może tak być. Nie no, normalnie masz w kuli, normalnie wzór na portal, klucz i stacyjkę, tak? Ja bym, słuchaj, się bardzo ucieszył, gdyby tak było. To możemy pójść sprawdzić biometeorytów. Bo lunarne granaty by nam trochę ułatwiły życie. Chociaż to do tego potrzebujemy więcej blasku. Weź ty biegaj może. No, trochę więcej blasku. Ale poza tym by było bardzo G.
No ja bym się szczerze mówiąc nie spodziewał, żeby to spadło w ciągu jakiejś sekundy. Możemy sprawdzić, czy coś tam dalej nie ma. No tu jest w sumie straszna seaka, ja nie wiem, czy ja chcę się w ogóle tu pakować. Jak się okazuje, pakuje się tutaj. To nie było zbyt mądre. A Wilson nie miał przypadkiem jakiejś przemianki, że właśnie może zamieniać... Ojoj. Skręcamy. Że może właśnie zamieniać je? Mi się wydaje, że Wilson coś takiego mógł mieć. Ja pierdzielę, ale chaos. Pik chaosu. O! Coś widać. Dzięki. Dzięki, dzięki. Idź spać. No spania, gówniaku. Muszę przebiec. O! Za szybko. Za szybko wstają. Ja potrzebuję węgiel, czekam na węgiel. No nie, on ma jakiś alarm w dupie. No, możemy ich obejść, tak się okazuje. Optymalnie. Nie no, też bym się tutaj niczego nie spodziewał, ale możemy sprawdzić. W sumie pustynia może być za bagnem. Chociaż to jest też dużo bagna. 3 Infused Moonglass na 1 Pure Brilliance. No to on by tutaj mógł się dosyć dobrze poczuć. Znaczy, zakładając, żeby w ogóle dożył do momentu, w którym my jesteśmy. A my jednak... jednak tutaj pelki u Diego nam bardzo dużo dały aktualnie. No nie ma tutaj co ukrywać, że gdyby nie to, że gemy Udim, to byśmy mieli przesrane za 10. Tak, masz rację, bo przypomniało mi się, że kiedyś ja na jakimś raszu skończyło mi się, gniło mi chyba naładowane, więc zamienił, nie, to my sobie zamieniliśmy go w naładowane szkło w czysty blask. Pure Brilliance, a potem ten Pure Brilliance przetworzyliśmy z powrotem w naładowane szkło. I w ten sposób nie mieliśmy tego problemu, że on się nam rozładuje, nie? No nie ma tutaj. Jak się okazuje, to też nie jest nawet tutaj. W porządku. 9% kasku, trochę mało. Poproszę o nowy. Dziękuję. A, nie, tu coś jest, okej. No to tu pewnie będzie pustynia. Git. Znaczy nie musi być, ale często jest za tym właśnie przejściem. A to przejście wygląda zupełnie normalnie. Więcej kwiatków jest chyba niż zwykle. Dobra, pszczół też jest więcej. Mój Boże. Ale pszczół. Willow Gmain. Czapka zimowa. To się może przydać. Nie, nie przyda się. Cokolwiek, co jest w sumie na slot ciała, jest bezużyteczne dla nas. Ej, to my nie możemy w sumie nosić. Czapka dla bizona jest bezużyteczna w naszym przypadku. Znaczy czapka z bizona. A, się zatrzymałem na czymś cudownie. Czapka z bizona jest dla nas bezużyteczna absolutnie. Bo przecież my nie będziemy w stanie jej w ogóle założyć. Sami psy. Matko Boska. Muszę zabić koło 3-4, tak, żeby mieć trochę zębów. Nie potrzebuję nie wiadomo ile. Moglibyśmy sprowokować walkę jakąś może? Czy to nie jest do zrobienia? Ale imba. W zimie nie będzie śniegu. No właśnie zimno jest problematyczne. Będziemy musieli sobie... Nie, to kamień termiczny i chyba to, że sam raincoat też daje jakieś minimalne ilości. Woody, jako że możecie nie wiedzieć, to jest mało znana wiedza, dzięki swojej brodzie ma dodatkowe... żeby nie skłamać. Wydaje mi się, że 60 ochrony przed zimnem. Okej. Okay. Chodź tu, Wajzo. Dziesięć procent. 240 sekund.
Nie daje na pewno 240 sekund. Niemożliwe. A może to był błąd? Raincoat DST. 60. No właśnie. Nie, bo trochę się oburzyłem, trochę się tak zdenerwowałem, bo już wydaje mi się, że już mówiłem, że na pewno nie daje 240 w scapbooku. Skito scapbook też istnieje. No ja mam nadal nawyki na fiki. Nie, tak starałem się wyciągnąć jednego, może dwa psy, nie cały legion, to jest mój cel. O to mi właśnie chodzi w życiu. Trzeba od razu podnosić mięso, bo mięso przyciąga psy. A jak wam się przyciągną psy, to nie będzie za dobrze. Proszę innego psa. O. Cudownie. Dzięki. Tu. Żaden nie dał jeszcze zęba, ale z nich są łajzy. Chodź tu. Wiem, że ty chcesz. Zagrał się? Nie. Zagrał się. Nice. Kłódka z Belgera. Tak, ale my musimy mieć cały czas ochronę przeciwporażeniową. Musimy mieć sepy. Sepy to są upewnienia elektryczne, które właśnie zapewniają, że wiecie mniej więcej jak ta ochrona działa. Przeciwporażeniowa, to właśnie taki dowcip. Powiecie, elektryka pewnie tyka. Nadal żaden nie dał. Uralu, co ty od pi oddzielasz? Dwa to trochę dużo. Nie no, wykajtuję. Tylko jeszcze kamienie cholerne są, nie? O, w kamieniu. Panowie, zacznijcie szczekać. Ha! Ale timing. Idealny. Dał zęba, mój Boże! Jeszcze jeden. Dobrze, że jesteśmy w miarę daleko od hordy i się nie agrujem na mięso. Dał drugiego! OMG. Szybko z tym psem. Dobra. Mamy dwa. Mamy na naprawiaczkę. Jest G. Szyszki? Nie, no szyszek nie wyrzucę. No ten jeden czysty blask, no my z tym też nic nie zrobimy. Kurde! Gdzie musiał za jakimś biec za Gekonem. Dlatego się na nas zbił. Koalfanta, no ale... A zimą nie będzie piorunów! Czy będą? Nie, zimą nie będzie piorunów, to my możemy kurtkę założyć wtedy. Bez kitu, koalferant byłby bardzo G. O, to, że my tu jesteśmy teraz jest średni pomysł, ale tu zaraz się ten biom kończy. Musimy tylko się w nic nie władować i będzie też dobrze. Mhm. Dobra, gdzieś w bazie będą lunarne rośliny. Będą rośliny, mówisz? To nie G. Ja zdążę przebiec, nim mi się światło skończy, bo tak, będzie dobrze. Chociaż wchodzimy teraz na bagno, które jest też się niebezpieczne. No. Dobra, mamy. Ha, i tak ten piorun by nas uratował. Dobra. A, nogę mi zdetrzała. Cały to tak działało, że zimą pioruny nie występują. A widziałeś kiedyś piorun zimą? Mi się nie wydaje, ale nie wiem. Nie wiem, co to będzie. Miejmy nadzieję, bo jak nie, to będzie trochę niefajnie. Tak to powiem trochę w duchu dzisiejszego streama. Not G. Cokolwiek by to znaczyło. No, nie no, myślę, że bo tutaj ogólnie kiedyś to, jak się ustawiło pioruny na tons, to ci nawet w cave'ach i w ruinach uderzały pioruny. Ale teraz mi nie wydaje się, żeby to tak działało. O! Jest kula. Możemy też przetestować teorię z kulą. Q
pójdę, jak my się do niej dobierzemy, nie mam pojęcia, ale... Trzeba. No nie wiem, czy ty już jesteś na mnie. No posało cię, chłopcze, chyba. Tego byśmy mogli wykorzystać. O! G. Dobra. I tak będziemy to robili. Mamy kulę. Kilof niepotrzebny. Dawaj kulę. Teraz chyba mogę sprawdzać craftingi, czy nie? Nie. Walczcie, jasne. Czemu by nie? Jestem zawsze za walką postronnych istot. Dobra, baza. Tu. Mama. Jak znowu będą brać trzejdy, to nie ręczę za siebie. Na bagnach jest leczenie, a w bazie coś ci to leczenie zabierze. No jak będzie faktycznie tak, jak się spodziewamy, że będzie, to się wycofam. O, hej motylku. A jak nie będzie, to nie będzie, bo ktoś pisał, że już nie będzie więcej trade'ów i to jest informacja, która by mnie bardzo ucieszyła, więc chcę w nią wierzyć. Chociaż nie wierzę. Ha! O. Dobra, są daleko, jest okej. Okay. Jak tu nas nie sięgają, to jest w porządku. To jak garnki mamy teraz przyblokowane, ale słuchajcie, bywało gorzej. Możemy wytworzyć zdecydowanie... A dawno nam się pokończyło, cienko. Not G. Chyba, że bawi mnie to. Klatek nam się złapał. Tak, tak nam się złapał. To jest bardzo dobra wiadomość. Stop. No, to nie odnawia 100%. Słabo. Okej. Okay. Musimy koniecznie ściąć te drzew. Poczekajmy, aż się trochę uspokoi, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ale są... Tak. To jest safe, definitywnie. To jest to, co chciałem. Są momenty, w którym to się trochę uspokaja. Czekam na taki moment. Teraz mi się wydaje, że się trochę uspokoiło. No bo i nie. Teraz jest git. Dobra, mamy kask. Kurz. Musimy się teraz koniecznie wyleczyć. Może skoczmy na to bagno faktycznie po leczenie. No chyba więcej drewna bym chciał pościnać. Nie wiem, czy te drzewa dają ochronę. To mnie właśnie zastanawia. Nie wiem, czy widzicie, co ja teraz sobie. No tak, halloweenowy event. Ale ścinamy drzewo jedno, stojąc jednocześnie w cieniu drugiego, co nam też trochę, no wiecie, daje nam ochronę przed tymi cholernymi kamieniami z nieba. Moglibyśmy w sumie się teraz spróbować jakoś wyleczyć. Mamy masę Monster Meat'a, więc możemy zrobić jajka. Jakbyśmy mieli jeszcze warzywa, moglibyśmy już podcisnąć. Ogólnie Lunarna by nam teraz bardzo oddała, takie luźne spostrzeżenie. Dobra, jakieś warzywko szybkości spróbujmy tutaj znaleźć. Hej, czy może warzywko? My póki co nie zbieraliśmy w ogóle warzywek, więc jest tego trochę. Swoją drogą biucz na tel, znaczy te chłopy już powinny powstawać. Przynajmniej ja bym się tego spodziewał. Co? Paglomera. No ale jak mi psycha siądzie, to przecież będzie raz tym pepperoni, widzowie. Nie mogę zjeść kupy glomera. Ja się złożę wtedy w 3 sekundy. Dobra, chodź tu moja lodówko, nie będąca lodówką. Zjedzmy sobie może coś. Zaraz mi znowu kask siądzie, wolałbym nie. Nie wiem, poza czego tyle wziąłem. Dobra, dopnijmy to. Proszę nie. Proszę nie. Możecie proszę tak łaskawie się uspokoić. Okay, teraz istnieje ryzyko, że mnie zaatakują Blade Shady. Nie, tego tu nie chcemy wrzucać.
Więc trochę sobie... O, właśnie. Widzieliście te macki się wychylające do nas. To możemy wywalić. To jest absolutnie bezużyteczne w naszej sytuacji obecnej. Warzywo. No trochę głupio podjąłem decyzję, ale bywa. No, wycofajcie się, please, chłopaki. Poczekajmy na garnek. Patrzę na heala. Będzie G. Siema, są w ogóle momenty, gdzie tego gadu nie ma. Jest cały czas. Znaczy, jest koło sekundy w luzu, nie? Nie wiem, czy tam są dobre składniki. Gad jest cały czas. Nasze nieszczęście. Musimy ich rozwalić znowu. A, jest okej. Dobra. One nas już atakują? One już się rozkręcają, dziady cholerne. Dobrze, że wszystko można robić w ugotowaniu. Jakbyśmy w ogóle, wiecie, w jednym ułamku chwili możemy wszystko przeklikiwać. To jest bardzo wygodne. Dobra, wychylujmy się do końca. A rano odpalimy może łoń. Co ja tu żem zrobił? Kurde. Spieprzyłem przepis, trzymajcie mnie. Ja to wywalam, ja tego nie potrzebuję w ogóle. Zdrowie. To jest gówno, łajno tak zwane. Psiech... Nie, jak to mówił Kononowicz? Paczkę z chłopskim łajnem. Czy jakoś tak. Nie wiem, mój kolega jest wielkim fanem Kononowicza. A, że obstałem zbroję. Szczerze mówiąc, tak, zdecydowanie obstałem zbroję. Aha. To jest słabo, że się tam teraz zespiły. Bo są daleko. Przecież nie były blisko. To było fajne, jak były blisko. A jak teraz, jak są daleko, to nie uwierzycie. Ale nie jest fajnie. Idźcie sobie. Daj ptakowi jajko. Co? Halo, 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 halo. Zawał serca. Granaty teraz lunarne faktycznie by nam się przydały, ale czy oni mogą się rozwinąć z powrotem? Potrzebuję granatów lunarnych. A, lasagne na jajko. Mogę w sumie. Kask nam się znowu kończy. Nie wiem, co z nim zrobiłem, szczerze mówiąc. Dobra, powrzucajmy tutaj itemy teraz. Gratuluję, Chester, stałeś się lodówką. I korzystając z tego, że my teraz mamy dosyć fajną sytuację, to zróbmy tak, że jak tylko... A nie, przecież wszędzie powinny być gearsy. My lodówki nie mamy tylko dlatego, że jesteśmy leniwi, a nie cokolwiek innego. Dobra, zdejmuj wszystko. Idziemy. Wkurzyliście mnie, panowie. No! Przecież kajtuję! Nie wkurzaj mnie. No i... O! Nie dostałem, ale miło mi. No i to jest optymalna w miarę sytuacja, jeżeli chodzi o naszą walkę. Naprawdę ten trzeci się nie wykręcił. Co za łajza. Dobra. Okej, przetestujemy, czy tutaj dostaniemy kamieniem. Mi się wydaje, że nie powinniśmy. A, dostaje się. Okej, 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 wiemy więcej. On się teraz rozkręcił. Słabo trochę. Dejdźmy trochę. A, dostał. Dobrze. Szczerze, ten atak jest tak satysfakcjonujący. Jest G. Podejdźmy z tej strony. O, mnie trafił! Dziady. Odejdźmy. Nie chcę stracić więcej życia. O! Drzewo się ogarnęło. Bardzo miło mi z tego powodu. Bardzo miło jesteś, drzewo. Ty, kupo, daj trade'owa. Wszyscy? Wszyscy. Dobra. Stawmy się teraz tak. Ty! Nie, dobra, nie dostaliśmy głównego. Ale dużo, za dużo życia straciliśmy teraz. Czas walki z tymi typami. Ty, dwa kamienie z rzędu to jest przesada lekka. Spadł. No ja tu nie widzę za bardzo, to jest średnie. A ja muszę widzieć, żeby walczyć. Wypuszczaj.
Wypuszczaj, panie Daleczku. Przepraszam. Nie, na żabach na pewno jesteś mechaniczni. Spadli, to będziemy mogli sobie lodówkę jakąś załatwić. Cofujemy się po trzecim, elegancko. Teraz możemy jeszcze popolować na motylki. Mhm. A, drzewo. Drzewo, definitywnie drzewo. Co za sexy golfik. To akurat jest tylko taki komin. O, taki mam. O, bo gardło mi jeszcze boli. O, właśnie a propos bólu gardła. Psikacz. Wypsikany. Nawet smak jest spoko. Nie można na nim za długo myśleć, ale jeżeli ci za długo nie myśli, to jest ok. Dobra, weź mi tam wszystko wyzbieraj, bo ja tam nie wejdę ręcznie. Wszystko? Nie wydaje mi się, byku. Dosyć dobrze chodzisz, dobrze kajtujesz z jakiegoś powodu. A, tu są te typy. A reszta tego? A, wiem co się stało. Nie kliknąłem poprawnie. Teraz kliknąłem poprawnie. Lub bobeczki z motyla. Jak się robiło bobeczki? Ale to ja warzywa bym musiał wrzucać. Ja nie będę marnował warzyw, które mogę wrzucać w pierogi we babeczki z motyla, byku. To dla mnie jest marnotrawstwo, niestety. Mówiliście, żebym zrobił sobie... zrobimy sobie zamiast tego inne fajne żarcie. Pomówili, Kacper odpisał, żeby dać temu typowi. Okej, okay. Muszę teraz pomyśleć chwilę. Będziemy mieli na 3. To jeszcze z... Okej, okay. Będzie G. Zrobimy sobie jajka na bekonie. Ogólnie liściaste mięso bardzo dużo zyskało, bo kiedyś liściaste mięso było gówniane, bo nie mogło być wrzucane w ogóle do gara, nie? Więc było raczej traktowane jako podmięso, które tak naprawdę brałeś do mordy od razu i nie myślałeś za bardzo nad niczym innym. Naprawdę 10 sadzonek, a wy się wykluliście. Ale was nienawidzę po prostu w tym momencie. Moja nienawiść osiąga w ogóle poziomy, które są niedostępne dla zwykłego człowieka. No, trzeba kończyć streamka, jeżeli mam jeszcze dzisiaj się ruszyć. W ogóle nie wiem, czy powiedziałem, ale napisałem sobie scenariusz do topki postaci i trochę się bałem tego filmu, bo ostatnio jak zacząłem mówić o kajtowaniu bossów, spodziewałem się 20 minut. Wyszło mi ostatecznie znacznie więcej, ale no jest ok. O, jeszcze będziemy mieli idealnie na jedną sztukę, jak miło. Nie, faktycznie trzeba kończyć streamka. Pewnie kurz. Przetestujmy jeszcze, czy da się faktycznie te kuźnie zbudować przy kuli. To jest coś, co mnie interesuje. Da się. Ej, może zrobimy jeszcze tak, że zespeedanujemy faktycznie te kuźnie. Wyłom się wyłączył. Nie, a już się nowy odpalił. Ale teraz tam nie ma nie ma. Dobra, czy nie, my teraz i tak musimy czekać, jeżeli chodzi o granaty. To myślę, że możemy w tym momencie faktycznie zakończyć. Więc no. Farma uli by była genialna. Ja wiem. To jest mądre, żeby nektarze, przyznaję ci rację. Nie mam z tym problemu. Ale no, będziemy już kończyć. Sądzę, że zrobiliśmy ogromny postęp, jeżeli w ogóle chodzi o przetrwanie w tym świecie. Jestem z tego, szczerze mówiąc, dosyć zadowolony. W przyszłych streamach, co by było fajnie zrobić, zakładając, że będziemy kontynuowali ten koncept. No jeszcze spróbuję raz, dwa. Jak tam frekwencja spadnie poniżej 50 ludzi, to zaprzestaniemy, ale jeżeli będzie tak, jak w sumie było przy Willow, no to będę kontynuował, czyli koło stówki. I co? No właśnie chciałbym przede wszystkim ogarnąć wielkie drzewa. Wielkie drzewa byłyby absolutną podstawą w naszym przetrwaniu, żeby je tu wrzucić. I to nie byłoby jak aż tak dużo roboty, bo tak naprawdę co my musimy zrobić? Wziąć duży zapas kasków, żeby w ogóle na morzu móc sobie poradzić. Znaleźć kebabkę, ale to ze słoikiem chwila będzie. I
znaleźć drzewa i to jest wszystko, co jest nam potrzebne. Nie była ziemia między tym a poprzednim. Też mi się tak wydaje. Jakby chcę ten koncept ogarnąć. Jeżeli bardzo wam się nie spodoba, to będę zadowolony, żeby ogarnąć go na takim poziomie, że po prostu da się grać. Ale jeżeli by się udało tu na przykład zrobić serię 100 dni, to byłbym też bardzo zadowolony, bo nie ma czego streamować. Tak więc reasumując, życzę wam miłego wieczoru. Ja idę robić film. Już, tak. Nie, najpierw obiad, potem film. Trzymajcie się i cześć.